Dzień dobry, witam w sobotę. Wczoraj był bardzo ciekawy dzień dla mnie. Nie dlatego, że jakkolwiek wracam do streamów. A, nie będę wschód zachód robić. Przyzwyczajenie bierze górę. Będę robić Minohel Poison Cave i kolega Big Bambi, który ze streamów przyszedł, nie raczy mi odpisać, gdzie jest, więc traktuję to jako spoty wolne. Pewnie achievementy robi. Wczoraj był szczególny dzień, a zaraz wam powiem dlaczego. Otóż dlatego, że dwie wielkie rzeczy się wydarzyły na mojej postaci i to ironicznie, o dziwo, w przeciągu 5 minut od siebie. Nie spodziewałem się, że tak się zgrają, ale tak wyszło, że tak się zgrały. Pierwsza sprawa to jest ta, która widzicie, shielding jest 36 na czysto. I to jest ostatni shielding, który ja mam zamiar osiągać na tej postaci. Jeżeli kiedykolwiek wpadnie 37, no to znaczy, że ta gra mocno zacisnęła na mnie swoje szpony. Będę miał wtedy level 200 raczej. Jak nie więcej. Ale mi się wydaje, że 200. No i będę musiał siedzieć tutaj niepomiernie długi czas. Więc 36 shielding to jest już wersja finalna. Co mi zostało? Distans, którego nie trenuję wcale, bo mi się nie chce na żółtej pykać. Tam dostałem komentarz serdeczny wczoraj, żebym wyszedł na dwór. A w samym marcu byliśmy na 9 wyjazdach po 17 po pracy. A, Bambik tutaj F-kuje. Wszystko jasne. Pewnie gra w ten sposób, że co jakiś czas wybija Minohela. A ja nie lubię, jak jest zaśmiecony na przykład. A druga sprawa jest taka, że wyprzedziłem Bruno Legolasa po 14-15 miesiącach pościgu. Gdzie przez większość czasu nawet nie starałem się szczególnie brać udziału w wyścigu o expa, tylko robiłem sobie wschód-zachód z jeleniami. Natomiast co event nadrabiałem bardzo dużo, ponieważ ja eventy doiłem stamina do 14 godzin, a on nie. No i tak event po evencie, każda taka okazja po każdej takiej okazji, odzyskiwałem to 14 kk, które było straty, kiedy wróciłem do gry w lutym 23. Jakbym pokazał wam teraz high scoresy, to Bruno jest nade mną, a to dlatego, że wczoraj był online. Skontrował 288-250, więc jak wbiję jeszcze 33 kg expa, co jest jakieś 1,5 godziny, chyba że boosta odpalę, ale to Bambik musi najpierw zniknąć. To będzie godzina. Tron wróci do mnie. I możemy się tak mijać przez te parę dni. Natomiast tendencja jest taka, że no moje tempo obecnie, przy założeniu, że biegam tak jak biegam, jest zdecydowanie szybsze niż było, kiedy sobie pykałem wschód, zachód i jelenie na chillu. I to tak tyle z tych tibijskich tematów, no bo inne cele, jakie mam, to znacie. Fist 34 zostało 34,64%. Nie wiem, ile to potrwa, ale Fist jest o wiele bliżej. Axe zostało 27,21, ale do tego trzeba jeszcze dać 50. Na następnym pasku 25 razy 2. No to Fista brakuje 34,5%, a Axa, znaczy to razy, to trzeba jeszcze razy 1,5 przemnożyć, więc kurczę, troszkę więcej. Ile to będzie? 34 z 15 plus 2. coś. No a tutaj brakuje w aksie 72 ze 125.
Tak się śmiesznie z lojalką liczy. Jeżeli chcecie więcej na ten temat, to dajcie znać, ale raczej jest tak, że liczenie tych pasków z lojalką i bez to ciężko przychodzi w większości. Mało intuicyjny system. Ale to nie jest tak, że lojalka cokolwiek wam zabiera. Jak macie lojalkę, to po prostu szybciej możecie korzystać z wyższego skilla, a żeby wbić na czysto do highscore'ów, to dokładnie tyle samo czasu. To jest tak, jakbyście na przykład dostawali złotówkę do szkoły i mieli taką lojalkę w sklepiku szkolnym, że każda złotówka, którą macie, jest warta złoty 25 na przykład, nie? Więc jak chcecie sobie kupić coś, co kosztuje 1000 zł, na przykład telewizor plazmowy w sklepiku szkolnym albo monitor do sali informatycznej, żeby drugi ustawić i streamy robić z TV, to nie musicie dostać 1000 złotówek do szkoły, żeby kupić to coś za 1000 zł, bo każda wasza złotówka jest warta złoty 25, prawda? Natomiast jeżeli wy chcecie mieć 1000 monet, no to musicie normalnie 1000 dni tę monetę dostać, ale wtedy będziecie mieli już równowartość 1250 zł i możecie kupić coś, co jest warte 1250. Tak samo działa lojalka. Musicie 1000 hitów zadać, tak czy inaczej, żeby mieć w highscorach na czysto, ale w momencie, kiedy macie 870 ileś, to już pasek wam przeskakuje, że możecie kupić coś, co kosztuje 1000 zł. A w momencie, kiedy przeskakuje wam na czysto, to wy już macie równowartość 1250 zł. Jeżeli tego nie zrozumiecie, no to niestety już chyba w żaden sposób nie zrozumiecie. Po prostu nie patrzcie na lojalkę, tylko pytajcie Fletchera, jak macie x lojalki, to ile musi być paska, żeby przeskoczyło na czysto, to ja wam powiem. Rotworm Disconnect. Co się znajduje? Rozłączam je tu regularnie, aczkolwiek ostatnio było troszkę lepiej z tymi połączeniami. Już nie dostaję takich disconnectów, jak były kiedyś. Być może to były kiki w TB, być może UPC poprawiło jakość swych usług. Ale jest lepiej. Dalej są disconnecty, ale nie tak często. Jeśli chodzi o wycieczki, to wczoraj byliśmy i mieliśmy drobną usterkę, która pozwoliła nam przerwać w połowie i wrócić. Ale to kolejna rzecz, którą trzeba zrobić. Przyczyna awarii jest taka, że jeżeli robisz 450 tysięcy przebiegu autem i na bieżąco naprawiasz wszystkie zepsute komponenty, no to kolejne komponenty z czasem i przebiegiem użytkowania też się będą sypać. Tym razem padło na alternator. Napięcie w majtach spadało i trzeba było zawracać. Ale bez żadnych hecy się obyło na szczęście. Zobaczyliśmy tam 4-5 lokacji. O! Diaz próbuje tutaj dodać swoje 3 grosze do tematu lojalki. No, uprościłeś to i nie do końca to jest prawda, bo shielding i fist inaczej będą się zachowywać. I na profesjach na mainie też to inaczej się będzie zachowywać, ale na Rookgaardzie tak. Jeżeli macie Sword, Club, Axe, Dis, to tak jak Ponan napisał, jeżeli macie X lojalki, to w momencie wbicia na czysto będziecie mieli już tyle wbite tego skilla. No właśnie. Ja zdałem maturę z matematyki, jeszcze babka, która była w komisji, która nas przygotowywała do matury, dała mi kartkę, żebym napisał odpowiedzi do pytań zamkniętych i puściła po sali, także oświata. Bardzo cenny system, który upewnia się, że nasi rodacy są wykształceni i
i takie rzeczy. Ktoś tam powie, o. Ze mnie to nic nie będzie, bo ja szkoły nie mogłem przejść normalnie, to jak ja do pracy pójdę. Się okazało, że szkoły nie mogłem przejść, bo szkoła to jest taki durny system, że mi się nie chciało tam chodzić i patrzeć na tą niekompetencję i na te wszystkie natrytytki spięte systemy. A jak poszedłem do pracy, no to zdałem sobie sprawę, że praca może być już sensowna. Udało mi się znaleźć taką firmę, która jest sensowna i teraz praca jest sensowna i już mi się chce to robić. Gdyby to była szkoła, która po pierwsze jest bezcelowa, bo ona po prostu bezsensowne zadania wtyka nam, żeby zobaczyć, czy jesteśmy w stanie wywiązać się z powierzonego nam zadania na czas i w wystarczająco dobrej formie dla przyszłych pracodawców, żeby mogli ludzi bez doświadczenia ocenić, czy się nadają do czegokolwiek. Bambik jadł zupę i oglądał na YouTubie. Dlatego mi nie odpisał. Jakby się upierał, że tu zostanie, to bym zaczął latać w wschód-zachód. Czyli klasyczne streamowe połączenie. Ja mu napisałem, bo wbijam na Minohela, patrzę, kurczę, on stoi i jawkuje, nie? Mówię, będę latać Minohel Poison Cave, to się określę. I mi nie odpisał, nie? Z dwóch harów mu pisałem. Najpierw na Mustafę zalogowałem, żeby zrobić rekonesans, jaka sytuacja. A potem z tego, z Fletchera, jak się zalogowałem. Wbijał na Minohela, patrzę, on tam stoi. W tej kratce, z której nie da się typa wyciągnąć. Minohel częściowo wybity, częściowo nie. I właśnie to jest to, o czym mówiłem, że odpaliłbym boosta, jakby Bambik poszedł z Minohela, bo ja nie wiem. Jak to się będzie przedstawiało. Tak, Fizgarot, wiesz co, parę dni temu był stream o drugiej w nocy, bo takie warunki miałem, no. Jeżeli ja gram w Tibie o 10 i o drugiej albo o pierwszej w nocy, czasami o trzeciej nawet, no to nie są dobre warunki do streama i nie ma nic pośrodku, bo wszystkie popołudnia praktycznie miałem zajęte. Albo było tak, że po pracy wychodziłem coś zjeść i się przejść, bo było dużo roboty i to takiej roboty dość niewdzięcznej. Albo jakaś dokumentacja opisująca w największym detalu co i jak robimy. Albo jakieś tam reagowanie na pomyłki zespołu i opisywanie, w jaki sposób będziemy usprawniać serwis, żeby było lepiej. Tłumaczenie się takie z tego, co ktoś inny zrobił. Więc wolałem się przejść. A potem wieczorem na przykład muzykę sobie robiłem, albo słuchałem i grałem w Minecrafta. Dużo było zajęć, dużo było aktywności. A jeszcze jeden powód jest taki, że na Tyrię zleciało się chyba z 10 osób. 5 osób ze starej gwardii, co i tak mieliśmy dużo graczy. Jeszcze 5 nowych albo 6. I każdy chciał expić. I event, a były dwa double na początku marca, no to był capacity max. 11 osób online, każda chce się pomieścić. Mieliśmy takie szczęście, że my w Dubla kupujemy mapę najczęściej, tak żeby był jeszcze podwójny resp, żeby było w ogóle już święto. Więc jak było 10 osób, to bez kitu 10 osób na jednej mapie Rookgaardu zmieściło się w Dubla. Problem był w sobotę, bo już nie było zboostowanej mapy. W niedzielę była z powrotem, więc z powrotem się pomieścili. Ale potem była taka właśnie fala uderzeniowa, że był tydzień bez Dubla, normalny piątek, godzina 12 i 6 osób online. Loguje 6 i pyta się, co wolne. Ja mówię Goblin Hell, bo wszystko inne jest zajęte. Ten tu, ten tam, ten tu, ten tam, ten tam. Dziękuję. No i typ powiedział, a to będę później.
Bez kitu, takie były motywy. I jeszcze, żeby to było tak, że okej, jest nas, nie wiem, 15. W idealnych warunkach, jak sobie policzycie, mamy 5, 6 respów, prawda? Policzmy, że 5, no bo Minohel Berrum to jest raz, Poison Cave Północ to jest 2, Wschód-Zachód to jest 3, Wolfy i Trolle, dlatego to łączę, bo to można rozbić, to 4 i Goblin Hell to 5. I na tych 5 trasach pomieszczą się chary naprawdę wysokolevelowe. I teraz tak, każdy ma 3 godziny zielonej staminy dziennie, a doba ma 24 godziny, więc widzisz, do czego to zmierza. 8 zmian po 3 godziny, po 5 graczy każda taka zmiana, czyli 8 razy 3 razy 5. No, tylu graczy by się zmieściło potencjalnie na serwerze. 120, 100 plusów mogłoby dzień w dzień progres robić, gdyby była organizacja idealna. Problem jest taki, że organizacja idealna rzadko kiedy się zdarza. Zazwyczaj wygląda to tak, że loguje 40 level i mówi idź stąd, bo ja będę miał 1k na godzinę mniej. Ja mówię, typie, ja w dobę wbiłem więcej niż ty masz na postaci, a ty tutaj o 1k na godzinę robisz jakieś przepychanki słowne na guild czacie. Drugi przychodzi i korytami zastawia, bo hehe, to jest śmieszne. Trzeci się pulto, że tak się nie robi, żeby przestał tymi korytami blokować. Czwarty mówi, że gildia ma takie reguły, że kto nie jest z gildii, temu nie trzeba wbijać i przypadkowo wybija depohara innego typa, który właśnie chciał sobie zrobić depohara i wbił na Poison Cave'a, a tam siedział już nasz. Ja tak patrzę na tą sytuację, że oni się kłócą o to. Gościu mi mówi, że on pierdoli taką gildię, jeżeli takie są reguły, że można innych bez tego, bez szacunku wypędzać. Ja mówię, stary, no a wyobrażasz sobie, żeby przyszedł każdy dowolny 10 level i wbijał się komuś, kto siedzi? Albo nie wiem, dołącza do gildii i on będzie teraz rezerwował sobie spoty albo się wciskał? Gdzie tutaj ludzie grają od lat, codziennie, sumiennie? Wyobrażasz sobie taki system? Że będziemy ustępować typowi, który 2 dni pogra i się znudzi? A my będziemy stratni na tym? Rookgaard to jest gra maratońska, tutaj trzeba determinacją się wykazać i konsekwencją. Jeżeli logujesz 4 razy w miesiącu, to bierzesz to, co jest wolne. No i oczywiście znaleźli się tacy, którzy mówili, że ja nie będę z wami grać, mam was w dupie i zaczęli wybijać. I była wojenka. To był marzec. I mi się odechciało streamować. I akurat nałożyło się do tego, że odpaliłem sobie muzyczkę, którą robię. Skończyłem tam z 20 parę kawałków. Fajnie. W Minecrafta sobie grałem ze znajomymi. To też ktoś tam napisał w komentarzu, to weź streamuj Minecrafta. Ja mówię, no po pierwsze, ja w Minecrafcie jestem graczem niedzielnym i absolutnie nie jestem na bieżąco, tak jak w Tibi gram w Rookgaard, tak samo w Minecrafcie na 1.20 gram w jakąś wersję 1.11 może, albo 1.14. Robienie sobie farmy, kopanie skałek, takie wiecie, proste rzeczy. Relaksujące, a nie jakieś tam RPGowe netheryty, jakieś handlowanie z piglinami. Ja wiem, że takie rzeczy są, jakieś enderperle, enderportale, zabijanie smoka, enchantowanie armorów z minerałów, które nawet nie wiem skąd zdobyć. Nie, podziękuję. Ja wolę Minecrafta takiego w wersji bliższej alfa. Tak jak Tibie wolę w wersji bliższej Rookgaard, bo ja nie cierpię, kiedy gra jest nader skomplikowana. Mainland stał się nader skomplikowany. To już nie jest Royal Spirka w Dwarfa Guarda, czy Okolnir Frosty, tylko to są jakieś chuje, muje, teinty i inne rotten blady. Poziomy wtajemniczenia na Gnompronie. Oczywiście mógłbym się w to wkręcić, tak samo jak mógłbym się nauczyć mechanik nowego Minecrafta. Jak będzie mi się nudziło i będę miał motywację, to zrobię. Z Tibią ciężej, no bo w Tibi trzeba jeszcze level wyekspić żmudnie, żeby dotrzeć do tamtych poziomów i mieć dojścia, żeby nie wypędzili cię z tamtych respów. Co nie zmienia faktu, że preferuję i w Tibi, i w Minecrafcie, i wszędzie
proste rozgrywki, bo gra jest po to, żeby się zrelaksować, a nie po to, żeby jakieś nie wiadomo jakie problemy, challenge rozwiązywać. Od tego mam pracę, od tego mam życie, żeby problemy rozwiązywać i sobie wyzwania coraz trudniejsze stawiać. A gierka jest od tego, żeby się zrelaksować i nabrać entuzjazmu, energii i chęci do robienia lepszych rzeczy. Na przykład jeżdżenia po wiochach w mazowieckim i lubelskim. Odwiedziliśmy chyba ze 100 jakichś takich miejscowości, które albo są małymi miasteczkami, niedawno przywróconymi, albo ten, albo... Albo straciły prawa miejskie kiedyś, obecnie mają po 500-600 mieszkańców. Na miejscu znajdziecie jakiś psi zielony ryneczek, duży kościół i 50 domów. I to jest miasteczko. Ale one są niezastąpione, tam jest taki klimat. Nie wiem, pokochałem to. Wjeżdżamy do jakiegoś miasteczka, które ma właśnie tak 800 mieszkańców. I taki Rookgaard vibes, nie? Wszystko jest takie hiperesencjonalne. Sklepik, kościółek, domki, jakiś placyk zabaw, jakiś taki zielony ryneczek. Coś tam jeszcze może wymyślili ciekawego. Przystanki autobusowe są, śmietniki są, chodniki, przejścia dla pieszych z wysepkami, żeby się kierowcy pozabijali, progi zwalniające, żeby koła pogubili. Takie rzeczy, to jest piękne, to jest klimat. I każde jest inne, bo wszędzie inne drzewa rosną, wszędzie inna urbanistyka, inna architektura. Jakie ludzie domki budują, dlaczego takie budowali. Ja się tym interesuję i możliwość jeżdżenia nawet po takich wiochach to zawsze pojawia się. Jak tam ten nowy event na roku? No, CM Liamas napisał na forum wprost, że ten event, pomimo tego, że na mainie każdy będzie miał te bonusy, nie będzie obowiązywał na Rookgaardzie i na Downporcie. I tyle w temacie. Także o ile na mainie każdy ma jakiś tam efekt, tak na Rookgaardzie i na Downporcie ten event jest nieaktywny. Więc totalnie nas nie dotyczy. Najbliższy event, jaki będzie, to teraz 16 kwietnia 2024. Pozdrowienia dla przybyszy z przyszłości, którzy to oglądają. Zbieranie kolorowych jajeczek, bo będą te małe smoki na mainie, a na Rookgaardzie to oznacza, że będą kolorowe jajka lecieć z królików i kurczaków. I Nightre będzie w siódmym niebie, bo on cały rok myśli i mówi o kolorowych jajeczkach na Wielkanoc, że będzie zbierał. Nie wymyślicie tego. Zajrzałem na Discorda w tym momencie i Nitre 10 minut temu napisał: uwaga, ogłoszenia parafialne. W poniedziałek pisanki będą dropić z rabbitów i chickenów. 10 minut temu. Czy Nitre lubi jajka? W pewnym sensie na pewno bardzo lubi. Dobrze, to bije tego trolla. Jak latam tu z Fista, to troll się nie opłaca, bo on zawsze jest na dwa hity, to jak Snakey 2. Z Hatcheta jeszcze jest szansa, że troll na strzała zejdzie. I to coraz większa, no bo level 190. Axe 23. Jak ten pasek przeleci, to trolle z Axa będą, no. Myślę, że coraz ciekawszą opcją. Też domyślam się, że ten pasek przeleci w okolicach 195 levela. To też będzie plus 1 do attack value. Czyli nagle skoczy mi o 2 damage z Axa. No i nie ukrywam, że to te trolle będzie już coraz konkretniej przebijać. Ja pamiętam, jak miałem 190 level i z klaba 24 jeszcze biłem, żeby na czysto go tu dobić. No to Mace konkretnie siekał te trolle już.
A teraz na 195, jak dobije ten 24 pasek Axa na czysto, to będzie to samo, no bo plus 1 punkt z tytułu levela, minus 1 punkt z tytułu ataku hatcheta. Także to już jest taki etap, że możecie bić, z czego tam się podoba, nie? Większość tak jest na strzała. A postać jest tak szybka, zresztą nie wiem, czy zauważyliście, ale ta postać bardzo szybko biega. Na 191 był speed breakpoint. Umberto is asking, have you ever looted the die? Yes, I have. Recently, but I haven't announced it to the community. I killed 750 monsters and dropped to die. And the funny fact is, I dropped to die on the same day. Two monsters killed next to each other, dropped the die after 600 something attempts. Can you believe it? Tak więc tak, dropnąłem kostkę, nawet dwie. Jednego dnia pod rząd. Najpierw było tak, że przez x czasu zabiłem 600 ponad monsterów i finalnie po 600 paru monsterach dwie kostki dropnęły pod rząd. Jednego dnia. Yes, that is crazy. I don't think that's something that ever happened to anyone, frankly. To die on one day from two subsequent monsters. Also, no die from 600 something. So, yeah, my case is special in this regard. Extreme luck on one day and extreme bad luck on all the other days. A ja zawsze sprzątam Minohela po tych brudasach, więc muszę wyciepać gdzieś te pozbierane fragmenty ekwipunku. I dropped on my 40th monster and the good part is my main world. Yes, I dropped on some Brazilian servers because I only check Tyria and some GBE because I don't need the die myself really. I wanted to do it for personal achievement, which is successful and even surprised me that I dropped two on one day. But what cost did it take? How many attempts? Rookstad. Tratos numer 1. Krzysiego w Rookgaard wbił 200. Podczas gdy nie streamowałem, to może nie jesteście na bieżąco, ale Krzysiek jest kolejną 200 na Rookgaardzie i według relacji będzie grał dalej. Może nie aż tak zaangażowanie, ale dalej będzie grał wtedy, kiedy ma czas i kiedy ma ochotę. A jest to dość często i dość konkretnie. Jak przyjrzycie się Bruno Legolasowi i mi, to Bruno ma 117-288, a ja mam 117-250, w tym momencie 261. A to oznacza, że pozycja top 3 ulega zmianie. Wczoraj już byłem nad nim przez jakiś czas, ale jak ja go wyprzedziłem, to on był online, on dobił te 40 ileśka, no i dzisiaj będzie kolejna zmiana na pozycji top 3. I ciekawostką jest, moi drodzy, że ja nigdy top 3 nie byłem. Ja byłem czwarty. Najwyżej w historii. Przez chwilę, jak dobijaliśmy skorem 150, to ja wbiłem 150 i troszkę tam jeszcze go wyprzedziłem na jeden dzień. A potem ja zrobiłem przerwę, a kor leciał dalej.
i tam Kormi potem uciekł na 20 parę milionów. Jezus Maria, znowu to się dzieje. Kormi uciekł na 20 parę milionów przez rok gry, gdzie ja w 22 na roku nie grałem, a on tak. Czy w sumie tam jeszcze 21 był, robiłem sobie tam 4 miesiące przerwy, potem wróciłem, potem znowu 11 miesięcy przerwy, no i Kor w tym czasie wyprzedził mnie na jakieś 20 parę milionów. Na chwilę obecną to jest 13, no bo ja mam tempo raczej bardzo szybkie, a Kor ma tempo nie super szybkie, ale bardzo konsekwentne. Dalej jestem właśnie, dalej jestem ja. I ta pozycja top 3, no to nowy rekord. Bo top 4 byłem przez ostatni czas długo. Bruno Legolas stawiał zacięty opór. Miałem go wyprzedzać w listopadzie. Patrząc na uwagę, biorąc pod uwagę, jakie tempo miał w 2023, a tu w lipcu 23 Bruno wziął się do ekspienia i zaczął mi uciekać konsekwentnie. No i Don Mastema również tak jak Kor, konsekwentnie, ale demonem prędkości nie jest i udowadnia, że tak naprawdę nie chodzi o to, żeby mieć duże przyrosty czy jakieś niesamowite liczby expa wbijanego, tylko żeby nie robić sobie przerw i konsekwentnie wbijać na ruka i robić swoje. ...184 level, przekroczył próg 100k. I no ciekawe to będzie, no bo wszystko wskazuje na to, że niedługo na Tyrii będą 3 200 levele. Gdyby Nightre grał, to on też by po 200 leciał, ale on sobie wybrał bonę. Teraz tam będzie kolorowe jajka zbierał. Może to lepiej dla Tyrii, bo trochę więcej miejsca dla nas się zrobiło. No ale Nightre nigdy konfliktowy nie był, więc na pewno byśmy się super z Nightre dogadali. Także no, odpadł jeden kandydat na 200 level u nas, ale mamy dalej Ratosa i dwóch, którzy po ten 200 level lecą. To jest chore trochę, zobaczcie, pierwszy, trzeci i piąty Tyria. 234, 193 i 184. Nocna Furia potem jest, po przerwie wrócił, ale nie ma aż takiego impetu jak kiedyś. Fadigo wrócił do gry i policzył sobie, że 200 level to bardzo daleko. On tak ma, że raz ma lepiej, raz ma gorzej. Raz sobie XP konsekwentnie, wbija te 70 dziennie, a raz nie gra, ale ostatecznie wraca. No i to jest recepta na wysoki level. Po prostu grać. Nie robić sobie nadmiernie dużo przerw. Im więcej dni przy XP-cie, im więcej godzin przy XP-cie, tym więcej będzie. Nie ma innej recepty na to. Nawet jak ktoś sobie robi przerwy, trochę go nie ma, trochę wraca, to też będzie miał bardzo wysoki level, ale po prostu troszkę później. Zabaro wrócił do gry i sobie coś tam popykuje, także też może trochę urośnie. Necronos od wbicia 171, tam 1 HP, przestał grać. Gdyby Necronos nie przestał na 171, wtedy to był 2021 chyba, albo drugi, to Necronos spokojnie miałby już 200 w tym momencie, bo on bardzo dobrze leciał. Necronos fantastycznie expił. On wrócił, jak się pandemia zaczęła, 2021, wystrzelił z levela 100, czy tam 100 ileś, na 171. I leciał jak Pershing, to trzeba mu oddać. Rookero The Master, który zakończył grę na 169, ale ostatnio dostał paca w prezencie, no i ciśniemy go, żeby coś tam podekspił, no i coś tam podekspia. On jest cały czas obecny w społeczności, ale nie chce mu się ekspić po prostu. Nie ma do tego absolutnie cienia motywacji. I namawiamy go, żeby chociaż ten 171 wbił, żeby Necronosa wyprzedził, żeby 1 HP sobie dobił, żeby do top 10 wrócił. No zobaczymy, to nie jest nic istotnego. No i Digimortal, demon prędkości, człowiek, który gra tak sumiennie i tak bardzo optymalizuje każdy najdrobniejszy aspekt, jak ja w 2020. Ten system mój opracowany, to on też go powiela. Pali boosty, jest mega sumienny, leci jak Pershing.
znikąd się pojawił. Postać założona w 2022. Jest obecnie 170 level praktycznie i top 10 za chwilę będzie, jak Rookera wyprzedzi. Tak to wygląda. Topka, to jest topka, która się ugruntowała w ostatnich czasach na dość długi czas. Tutaj nie ma większych fluktuacji, nie ma większych roszad. Teraz taką roszadą jest to, że Mortal do tej dziesiątki wbija. I Rookera ciśniemy, żeby tego Necronoza też jednak skubnął, żeby nie wypadał z top 10, bo długo po tym nie ma pretendenta. Może Price Capone, Kuwabara będą się kusić o takie levele. No ale topka już naprawdę jest bardzo zacementowana, biorąc pod uwagę, ile czasu każdy z tych graczy spędził na budowanie takiej postaci z takim levelem. Dla każdego nowego aspiranta do topki Rookgaardów to będzie coraz bardziej karkołomne i takie no obłąkane przedsięwzięcie, żeby tyle czasu spędzić na budowanie postaci jak spienie, robienie w sumie tego samego w kółko. To, co my tu wymyśliliśmy, to są sposoby na urozmaicenie sobie czasu. Począwszy od siedzenia na streamie i gadania o ciekawych tematach, przez wszystkie takie side projekty typu bijemy skille, bijemy bestiarkę do jakichś tam liczb, robimy wszystkie achievementy i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę Rook staje, że sami sobie tutaj content wymyślając tego, co jest. I trochę tak jest właśnie w starym Minecrafcie, o którym wcześniej wspomniałem, że samemu sobie content wymyślaliśmy. Budowaliśmy coś, udawaliśmy, tak jak dzieci na dywanie z klockami, że to coś znaczy, i sami robiliśmy oprogramowanie tego wszystkiego. A w momencie, kiedy gra za dużo oprogramowania robi za ciebie, to ty po prostu bezmyślnie jak po koraliku lecisz po tym, bo gra wymyśliła rozgrywkę za ciebie. A ja jestem zdania, że powinno być dane narzędzia w ramach gry i gracz sam sobie tę rozgrywkę potem wymyśla. Wiadomo, do pewnego stopnia gra musi coś podać tak na tacy. Ale im więcej podaje na tacy, tym bardziej wyłącza wyobraźnię w nas. Gdzieś różnica pomiędzy GTA San Andreas a GTA 5 jest taka, że w GTA 5 za dużo widać, za dużo jest podane na tacy. A w San Andreas jeszcze dużo zostawało do wyobraźni, że po prostu się chodziło po tym mieście i robiło raban. I ten raban cieszył i samemu sobie wymyślałem, że na przykład ja teraz będę rabował sklepy na wsiach. No i godzinka była, że rabowałeś sklepy na wsiach, a godzinka była taka, że jeździłeś quadem po górach. I niby w GTA 5 można to samo robić, ale w GTA 5 za dużo gra narzuca, za mało zostawia wyobraźni. I to już dla mnie nigdy nie było to samo. Piątka nigdy nie wciągnęła mnie tak jak poprzednie serie. GTA 4 jakiś czas temu zainstalowałem sobie ze Steama i jest wielka różnica. GTA 4 jest w 3D, ale jeszcze mechanikę ma bardzo podobną do tych starych GTA. Typu, że jedziesz sobie autem, robisz zakręt i nagle wpieprzasz się w radiowóz i masz totalnie głupi, bezsensowny, nieplanowany pościg. Rozpędzisz się troszkę, wyjedziesz poza to kółeczko, już policja cię gubi i po pościgu. I to jest GTA. Zgubiłeś policję, idzie przechodzień, popychasz go, zrzucasz go do wody, innemu w mordę strzelisz, znowu cię policja goni i biegnie taki otyły policjant za tobą z pistoletem. Wystarczy, że wsiadasz na jakąś kobzetę, która ledwo jeździ i tak tą kobzetą wyjeżdżasz poza ten kółeczko poszukiwania. Mija tam, nie wiem, 15 sekund i koniec poszukiwania i możesz kolejną osobę w mordę uderzyć. Albo jakiegoś tam gangusa zastrzelić i znowu cię policja goni i siadasz na motorek czy do jakiegoś samochodu rozklekotanego, jakimiś bocznymi uliczkami wyjeżdżasz za to kółeczko 15 sekund i od nowa. To jest zabawne, a w GTA 5 mi się nigdy nie chciało angażować w jakieś takie rzeczy, strzelać czy jakiś rozbój robić, bo jak policja zacznie gonić, to weź to potem zgub, trzeba jakieś super szybkie auta, pościgi, ta policja się nagle respi, nie wiadomo, tuż przed tobą i cię blokują.
oni magicznie wiedzą, gdzie ty jesteś. Schowasz się gdzieś tam w śmietniku, w jakiejś bocznej alejce, a policja i tak będzie wiedziała dokładnie, w które miejsce iść, gdzie ciebie szukać. No to ten system jest z dupy, no i... Nie wiem, jak grałem w GTA 5, to sobie policję wyłączałem w ogóle. I wtedy to było nawet znośne. Ale tam ta mechanika totalnie zabiła, jak dla mnie, radość z gry w GTA. Finalnie GTA 5 polega na tym, że bierzesz super szybkie samochody i zapierniczasz dookoła mapy. Godzinami. Nawet taki filmik był na YouTubie. GTA 5, but there's nothing to do. No i polegał na tym, że głównie samochodem czy motorem się jeździło po autostradach i czasami gdzieś tam jakieś przepychanki robiło skromne. Ale dokładnie tak wygląda gra w GTA 5, jak nie ma nic do roboty. Jeździsz w kółko i czasem coś odwalisz i... Tyle. Muszę skończyć GTA 4 w ogóle, bo na razie jestem w momencie, kiedy Romanowi spalili ten biuro i mieszkanie. Więc dopiero początek, bym powiedział. Pierwsza zmiana domku, teraz w Broker, do tej Michelle się przenieśli. Nie wiem, czy wszyscy widzieli, że się chwaliłem, shielding jest 36 na czysto już. Także shieldingiem się nie przejmuję. Pablo, reaching the top 3 today. Yes and no, I reached it yesterday. But Bruno countered and got 40 something K. And switched to top 3. But currently I lack like 22,000 experience points to top 3. We'll be overtaking each other for quite a few days, probably. But yes, the time has come for me to jump to the third slot, which is nice. And big congratulations to Bruno for being so swift in escaping that, for lack of better words. He really pressed on, and starting July 2023, he started doing great increases. And I assumed that I will be overtaking Bruno in November, but it took additional 6 months for me to overtake him, because he really did a great job running from me, and his increases were really great for all that period. So people were asking me, wouldn't you like to interrupt him, like create a character on Nefera and KS or interrupt him? Why would I even do it? I have nothing but respect for players who can do it, who can with such persistence train the characters and achieve great results. It doesn't matter if it's someone who's running away from me and preventing me from jumping onto my all-time high Rookstat ranking, yeah, because I still have respect for them and they are one of my kind, the people who play Rookgaard and the people who achieve incredible results on Rookgaard. Are you feeling something cool? You know, yes and no, because yesterday I jumped onto the third spot and yesterday I got shielding 36 clean within 5 minutes, both achievements, which was something special. And yes, it is satisfying, because right now I don't think about it. I don't think about Rookstat anymore, because Krzysiek of Rookgaard is hard to reach for me even. It's like half 1 year of grinding comparing to what Krzysiek does.
And I don't want to aspire, really. If I ever come close to that, that's nice, but I don't aspire. Same, I wasn't aspiring for Bruno. If Bruno continued to play so quickly and continued to escape me, that's fine. I'm still gonna get 200 before or after him. Krzysiek already has level 200, so that's great. But I don't look forward to chasing him. It will happen naturally because I'm faster than Krzysiek, but I don't really look forward to overtaking him. And forget about Stratos, that's outer space for me. So what's left is distance. I need to get back to dist training. Axe, which I do, and fist, which I do. Bestiary wise, I'm gonna get 1 million trolls, 709 almost right now. So it's almost 300,000 wolves left. A lot, really a lot. And deer. 100,000 deer incoming. Currently it's like 86,000, so 14,000 left. I need to be back to east-west route instead of Minohel Poison Cave. But Minohel Poison Cave is so good when it comes to experience. It's a shame to leave it now. I'm really enjoying this route right now. It's very expensive, yes, but it's my response to overly abundant number of players on Tyria in March. There were like 10 people trying to be regular on one Rookgaard server. I was like, no, you should go somewhere else. There are so many empty servers. Yes, I understand. Tyria is cool because so many players, a community, but if there are too many players, the community becomes a battlefield. They will be arguing constantly over spots and reservations. So if you want to have... It's like quantum measurement in physics. If you want to measure a quantum state, you cannot do it because measuring is interfering. So if you want to be a part of Tyria's great atmosphere, you are bound to destroy it by joining. I mean, one person is cool, but 6, 7, too much. Man, Rook is agitated lately. That's very good. Exchange of places happening. What do you mean agitated? I didn't get it. I mean, does it matter? A little matters, yes, but it's just a side activity, this Rookstat thing. My main objectives are getting achievements, personal achievements on a character, like level 200, certain skills, certain bestiary entries to certain numbers, best hit, what else? I don't collect items, so that's out of favor. I want to have exp per day record, which I did recently, almost 1,400,000 in 24 hours. That was insane, and I'm looking forward to anyone conquering that, because if anyone gets more experience than me in 24 hours, that's top tier achievement to me. Because I did the pinnacle, all I could, really. And beyond that, it's just hard to imagine what it takes. Maybe some extra weapon like halberd or magic sword, then it's possible to top my achievement. But still, very hard to do so.
lecimy z tematem. Jeszcze półtorej godziny nam zostało, więc odpalamy się. Ostatnio się odpalam codziennie. Pomaga to z pewnością rukstatowemu pościgowi. Ale Bruno też robił sobie przerwy, więc tutaj bardzo ułatwił mi to zadanie ostatnich 500 tysięcy, już sobie odpuścił. Myślę, że dzień, w którym zobaczył, że w ciągu doby wbiłem 1 400 000 expa, to był pewien gwóźdź do trumny, no bo po czymś takim to już ciężko wierzyć w cokolwiek. Dla tych, co nie kojarzą, pomożecie nie kojarzyć. Ostatnio było combo. Podczas dubla nałożyły się jeszcze dni eventu z ciastem, tego bonusu za ciasto. Mądre serwery zrobiły sobie to ciasto w ostatni możliwy dzień, tak, żeby bonus z ciasta nałożył się na dubla. Głupie serwery takie jak Dia zjadły ciasto w czwartek, i bonus z ciasta skończył się w czwartek przed dublem. I tutaj Diaz był bardzo rozczarowany swoimi kolegami z serwera z maina, którzy jak naczelne łasuchy nie mogli się powstrzymać i zjedli to ciasto już w czwartek. I bonus się nie nałożył na dubla, także brawo Dia, jesteście wybitni. Mądre serwery natomiast, takie jak Tyria czy Celesta, specjalnie o tych dwóch mówię, zrobiły ten event w niedzielę wieczorem i my bonus plus 50 mieliśmy przez cały double. I teraz ciekawa historia w związku z tym wydarzeniem, że double daje 250 bazowo, co jest okazją do bicia rekordów. Rok temu, w 23, taka sama sytuacja miała miejsce. Ciasto nałożyło się na dubla i ja czułem się zmęczony, zniechęcony, więc powiedziałem, że no ja nie będę leciał po rekord 2-4, bo usnę i padnę. A Nocna Furia z Celesty powiedział, że będzie robił po rekord 2-4. Zboostuje sobie mapę, 250% na dublu i wie o 1 300 000 wbije. No i jak niektórzy już wiedzą, po 22 godzinach o 8 Furia zasnął przed kompem i się wypieprzył na orku na 170 levelu. I wyszedł na zero, bo to co wbił w ciągu tych 22 godzin, milion jakiś tam 200 czy coś, poszło w kibel i tyle. On miał tam właśnie około 1 300 000. No i na zero wyszedł tak naprawdę. No i potem było kupa śmiechu, ha 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 ha, Furia 1 300 000, 1 300 000. Jak to koledzy, zawsze wesprą na duchu. I był taki motyw, że ja nie chciałem robić kolejnego 2-4, chyba że powtórzy się takie 250, a ja będę czuł się akurat dobrze, to rozważę zboostowanie mapy w takiego dubla z ciastem czy bewitched. I ten. I walnę 2-4, po to 1 300 000, 1 400 000 expa, bo mniej więcej tyle szacowałem, że będzie się dało wtedy zdobyć. No i tak się złożyło w tym roku, że te dwa eventy się nałożyły. Zarówno ja, jak i Furia planowaliśmy sobie zrobić taką rundkę. I tutaj jest najciekawsze, bo to jest zbieg okoliczności, o którym warto wspomnieć, spisać go na przyszłość jako taka anegdota z Rookgaardu. Takie typowe książkowe, biograficzne wspomnienie. Zarówno ja, jak i Furia chcieliśmy 2-4 robić w sobotę. No bo u mnie praca, Furia tam w sobotę woli, bo nie wiem czemu. Ale nastawialiśmy się, że zarówno ja, jak i on w sobotę robimy 2-4 po 1 300 000, 1 400 000 expa, rekord i w ogóle. No i się okazało, że kolega B3 z Tyrii chciał boostować mapę w piątek. Bo jemu w piątek pasuje walność taką sobie turbo sesję. Ja mówię mu, no ty, jak w piątek zboostujesz mapę, to ja nie będę mógł w sobotę. To albo w piątek z tobą, albo niedziela mi zostaje. Niedziela jest przed pracą, to słabo.
No dobra, to skoro ty robisz w piątek, to ja z tobą zrobię w piątek. Wziąłem wolne w pracy. Żeby zrobić to 2-4. Co się nie zdarzyło, ja wolnego nie wziąłem od 3 lat chyba. Ani jednego dnia. Zawsze w weekendy sobie wycieczki robiliśmy i tak dalej. Wziąłem wolne. Piątek. No i zaczynamy sesję. I nagle dyskusja na Discordzie, że typer z Celesty kupił mapę w piątek. No i Furia wściekły, bo on miał w sobotę lecieć, a typer zrobił to samo co B3, tylko bez komunikacji kupił mapę w piątek. No i wyszło na to, że w piątek lecimy ja, B3 na Tyi, typer na Celeście, a Furii zostaje niedziela. I żaden z nas w sobotę nie zagra. No i trudno. Ja typer wbił 1 200 000 chyba, co też jest fenomenalnym wynikiem, bo grał tam chyba około doby, nie wiem, chyba nie dokończył tego i też sobie robił jakieś przerwy na fajkę, czy na kibel, czy na zjedzenie czegoś, więc nie miał aż takiego ciśnienia, żeby rekord bić, tylko po prostu, żeby jak najwięcej wbić. Ja w tym czasie wbiłem 1 380 000, bo już miałem z tyłu głowy podejście jakiś tam pod rekord. B3 na 80 czy na 70 którymś levelu wbił 800 coś K, co też jest wybitnym rezultatem. Sobota była do czekania i niedziela miał Furia grać. I wtedy w sobotę był ten błąd, że Harry z drugim levelem leciały na downport. Czaicie to? Jaki zbieg okoliczności, że B3 mnie namówił na piątek, a nie sobotę, że typer kupił mapę w piątek i Furia nie mógł lecieć w sobotę, a tak to i ja, i Furia zaczęlibyśmy 2-4 z wielkimi ambicjami w sobotę i ciach, cofka, i ciach, druga cofka, nie? I tyle by było z tej soboty. A tak w sobota ja sobie spałem smacznie, odpoczywałem po rekordowym 2-4, rekord wpadł w piątek, B3 zrobił 800 w piątek, typer zrobił 1 200 000 w piątek, Furia zrobił 1 200 000 tam chyba 50 czy 1 300 000 jakoś niedzielę i tak naprawdę uciekliśmy w przeznaczeniu, omijając tę sobotę, która no tak naprawdę była stracona dla całej społeczności tibijskiej przez te cofki i błędy z harami wracającymi na downport. How much do you think is the value of key 400? 4600. In a world where not much people have it. It depends. The price is what you agree with the buyer. So if you ask 500 Tibia coins and they are gonna pay, it's 500, but I doubt that they will pay this many. 100 Tibia coins maybe. It's up to be negotiated, because there is no objective value of that, it's just item for collection, so it may be worth anything. Depends how much they want to pay. Wierzę, że taka rozkmina na temat levela, bo może myśleliście kiedyś o tym, ci, którzy wbijali setkę też na pewno mają jakieś tam doświadczenie z tym, że jak już taki jest 9 z przodu, czy 19 w moim przypadku, to już tak
chciałoby się naprawdę jak najszybciej to 200 mieć czy 100. I jak wygląda XP na 90 którym, że już niby tak blisko, ale tak daleko. I ja się zastanawiałem, jeżeli będę kiedyś w okolicach 200, biję 190, to jak będzie mi się biło te ostatnie 10 leveli? Czy ja będę co chwilę wypatrywał i taki zniecierpliwiony, tylko już kiedy te 200, kiedy ten 200, już naprawdę nie mogę. Jakiś taki horror typu 193 level, który właśnie mam teraz. Czy nie będzie tak, że ja będę mega zniechęcony do bicia? Okazuje się, że nie. Że powyżej 150, co teraz dopada Digi Mortala, jest bardzo zabawnie obserwować, bo Digi to jest taka trochę kalka mojego podejścia, tylko że on nie robi sobie przerw, tak jak ja. I się nie chce grać w Tetipie cały czas, kurde, no jemu tak. Przynajmniej na tej postaci, na tym projekcie, nie? Digiemu wchodzi taka mentalność top levela, która bierze, wyciąga wnioski z całej tej mądrości, którą zgromadziliśmy tutaj przez lata, grając, obserwując, co sprawia, że gracze grają i się motywują, co sprawia, że gracze nie grają i robią sobie przerwy. Gdzieś tak zwane błędy Rookstajerów w cudzysłowie, co jest taki stary stream na moim starym kanale, co sprawia, że gracze się wypalają i przestają ekspić. Ja nie mam czegoś takiego, że jest 193, a ja jestem jakoś szczególnie zniecierpliwiony do 200, bo ja w ogóle nie myślę w tej kategorii. Kluczem, naprawdę kluczem do high levela jest postrzeganie tej postaci nie przez pryzmat levela, bo to jest chyba największa pułapka, w jaką możecie kiedykolwiek wpaść, myśleć pod kątem levela. Bo levele z czasem są coraz większe i coraz więcej czasu trzeba poświęcić, żeby je wbić, co nie? I to jest pułapka, bo im dalej, tym wydaje się, to jest iluzja, że jest trudniej. Właśnie przez to, jak są liczone levele, formułą wykładniczą. Czyli, że coraz więcej na każdy następny level trzeba i coraz dłużej czasu trzeba poświęcić na każdy następny level i na tym ludzie się wypalają. Kluczem było postrzeganie expa i czasu. Bo jeżeli ty wiesz, ile expa brakuje ci do pewnego tam pułapu, który chcesz osiągnąć, to przyrosty na Rookgaardzie są dość liniowe. W sensie codziennie stawiasz tak zwane stemple i z czasem, jak twoja postać jest szybsza, mocniejsza, to troszeczkę szybciej możesz jechać, troszeczkę mocniej to wybijać, szybciej się przemieszczać, więcej expa na godzinę, ale to są naprawdę małe różnice i dość nieznaczne, więc ja zakładam, że progres na Rookgaardzie jest liniowy. Codziennie stawiamy stemple i jedziemy równiutko, równym tempem do przodu. Raz minimalnie, mikroskopijnie szybciej, raz mikroskopijnie wolniej. Najbardziej szkodliwe są przerwy i wycofanie się z tego codziennego, regularnego grania. Bo wtedy postać się zatrzymuje i wtedy najłatwiej jest o zmianę rankingów na Rookstacie, powiedzmy, nie? Więc jak ja to robię? Ja to robię w ten sposób, że wiem, że na 200 level potrzeba 129-400, odejmuję sobie to, co mam i zostaje 12-100. Tyle mi brakuje do 200 levela. Jest to przy założeniu 100 dziennie średnio. Ja mam około 100 dziennie średnio. Teraz jak boosty palę, to mogę mieć jeszcze więcej. To jest około 120 dni, czyli około 4 miesięcy. I co to daje? Środek sierpnia, czyli coś, co już doskonale znacie, że środek sierpnia 200 level. Ja przewidziałem, że to będzie środek sierpnia w lutym 23, jak wracałem do gry, bo policzyłem sobie, ile expa mi brakuje. Znałem swoje realia, że 100 dziennie średnio po wliczeniu eventów. No i obliczyłem, ile to dni i jaka to data. I patrzę, że to jest któryś tam sierpnia 24. Czajcie, że ja w lutym 23 wyliczyłem, że po półtora roku codziennej gry ja będę miał 200. Mija ponad rok od tamtego dnia i ta cała prognoza dalej się sprawdza. Bo grałem sumiennie, wywiązałem się z tego założenia i wszystko w ramach tego założenia się spełniło, czyli średnia expa na dzień się mniej więcej zgadzała, 100 dziennie i dalej po 200 przypada na
sierpień 24. I to jest klucz, bo jeżeli wy wiecie, ile musicie grać codziennie, jak długo i w jakiej dacie mniej więcej wpadnie wam ten level, to nie ma czegoś takiego, że patrzycie, ojejku, 193, a już tak wolno to idzie, kiedy to 200? To jest najgorsze podejście. Podejście jest takie, 12 100 mi zostało, to znaczy, że około 121 dni, to znaczy, że do tego dnia konkretnego w kalendarzu muszę codziennie expić. I tu nie ma żadnego zdziwienia. Patrzę, jest dzisiaj 13 kwietnia 24, to znaczy, że jeszcze nie mam 200. Muszę jeszcze 4 miesiące grać, żeby je mieć. Kropka. Nie ma żadnych zawiedzionych oczekiwań, nie ma żadnego takiego chciejstwa, po prostu jest czysta kalkulacja i decyzja do podjęcia. Czy chcesz do tego dnia expić codziennie Rookgaard, żeby mieć 200? Tak czy nie? Jak mówisz tak, to rób. Jak mówisz nie, to luz, masz prawo. Idź robić co innego w życiu. Jak cię to nie klepie, to absolutnie nie jest to żaden przymus, co powinno być oczywiste. Polecam wam to podejście. Regularność to jest podstawa, a jak znacie swoje możliwości, typu, że no będziecie sobie robić przerwy, albo że na przykład będziecie bić mało tego expa, to po prostu zobaczcie, w jakim tempie wam to szło historycznie i zróbcie to samo. Ile expa wam brakuje do pewnego pułapu, jakie są wasze średnie przyrosty i ile w tych realiach wam zajmie osiągnięcie na przykład setki, albo nie wiem, 80 levela, bo możecie celować na przykład 60 i zostaniecie baronami Rookgaard kolejnymi. Policzcie sobie. I to jest o wiele lepsze podejście niż patrzenie się na levele, które coraz dłuższe, coraz bardziej, coraz więcej expa, coraz dłużej czasu trzeba na ich zdobycie. W ten sposób najłatwiej się zrazić. No i co jeszcze polecam, to zrobienie sobie bestiary trackera, zrobienie sobie skilli do 20 chociażby wszystkich, bo to gdzieś was popchnie, gdzieś was wyrzuci z takiego zafiksowania na punkcie expa na godzinę. Exp na godzinę jest fajną statystyką, nie? No bo on napędza tutaj tą adrenalinkę, tą całą taką, nie wiem, motywację, że dawaj, expimy szybciutko, level, progres. Ale jeżeli za bardzo patrzycie na exp na godzinę i każde najmniejsze odchylenie już jest dla was problemem, to wy będziecie mieli presję za dużą na sobie. Że nie zmienicie trasy, bo tam jest tam 500 expa na godzinę mniej, że nie możecie tam na przykład wylogować się, bo stracicie 2 minuty staminy i stamina się wyloguje tam dopiero po 10 minutach zacznie regenerować. Jeżeli już takie kalkulacje wbijają wam, no to jesteście zmuszeni naprawdę optymalizować na maksa. Są tacy gracze, bardzo szybko biją expa, ale też bardzo szybko się przepalają i robią sobie przerwy i przestają grać. Ja taki byłem, że też miałem takie optymalizacyjne zapędy, bardzo szeroko zakrojone. I to powodowało przepalenie materiału w pewnym momencie. A teraz mam tak, że jak biję sobie teraz fajnie Poison Cave'a z Minohelem i boosta palę dziennie, to się wszystko zgadza. Ale jakbym wrócił na wschód-zachód, to bym sobie dalej te jelonki do 100 tysięcy bił. I nie przejmowałbym się tym, że mam 21-22k na godzinę, bo cały czas waliłbym po 70k expa dziennie. Nie jest to 90, ale bez boosta i robię sobie inne rzeczy. I też, jak zauważaliście, wcale wolno w tym rankingu się nie przesuwałem. Czyli czy trochę szybciej, czy trochę wolniej, nie ma znaczenia, jeżeli jest to po prostu regularne. I to jest mantra, to jest podstawowa reguła tutaj dla każdego, kto chciałby kiedyś coś więcej. W inny sposób uderzycie w ścianę, bo wielu graczy obserwowaliśmy, raczej to się potwierdza. Arpagaństwo kończy się zazwyczaj przepaleniem, zniechęceniem. A ci, którzy właśnie sobie tak podchodzą bez napinki na te cyferki, tylko z takim sumiennym, konsekwentnym podejściem, to oni wyjeżdżają nawet nie wiecie kiedy, ale pod 200 i tak dalej.
Zabaro ostatnio obejrzał ten stary stream z 2020 Błędy Rookstajerów, co jeszcze Krzysiego w Rookgaard był. I powiedział, że bardzo fajnie się tego słuchało, bo takie jeszcze stare podejście sprzed 4 lat praktycznie, gdzie tam mówiliśmy, że te na tym 120 to już te levele są tak ogromne, że tyle ten exp czasu leci. I tak se słuchasz tego, hi hi. Jak to było, ile? 700 tysięcy na level? 800 może? Teraz mam 1 850 000 na level. Także gdzie wtedy, a gdzie teraz? Ogromne levele, które wymagają 6 dni ekspienia na awans. I widzicie, Fletcher z 2020 popełniał błędy Rookstajerów, który nawet nie był świadomy, bo myślał w levelach. Chociaż nie wiem, chyba właśnie to nie, że błędy popełniał, bo właśnie wtedy mówiłem, że na expa lepiej patrzeć, a nie na levele. To była jedna chyba z pierwszych. Nie pamiętam, muszę wrócić z tego materiału. Nie wiem, czy zauważyliście, ale Minohela bije z hatcheta. Orki na 2 schodzą wszystkie. Minotaury na 3. Czasem zdarzy się Minotaur na 4, ale to rzadko. I jest to bardzo podobnie niż jakbym bił Jagetem na przykład. Więc Minohel spada z hatcheta. Cała reszta trasy spada z Ista. Tak naprawdę tego hatcheta to ja tu potrzebuję tylko na Minotaury, bo orki z Fista też praktycznie wszystkie na 2 hity lecą. Wyobraźcie sobie, że... Chociaż hatchet jest zdecydowanie mocniejszy od Fista, bo atak value ma na chyba 10 wyższy z hatcheta niż z Fista. A mimo to w przypadku orków niewiele to dla mnie zmienia. No Minotaury to już muszę całkiem mocarnie siekać tutaj. Na przykład teraz ten na 3 zszedł. Bardzo kulturalnie hity po 30 ileś. Zdejmuję hatcheta, jak stąd wychodzę. Ileś ta trasy jest robiona z Fista. No bo i wolfy, i te wszystkie spidery, bugi. Nawet ten jeden ork, który tam lata na zewnątrz. Przed Minohelem. Spokojnie z Fista schodzi na 2 strzały, zobaczmy. Jak na ironię teraz zejdzie na 3. No nie, zszedł na 2, widzicie? Jest git. I każdy, kto nie ma aspiracji powyżej 100, nigdy nie zobaczy tych magicznych pułapów. Jak na Rookgaardzie, jak bolid Formuły 1 lecisz, jak miotasz wszystko na strzała i to jest bardzo przyjemna rozgrywka wtedy. Hipnotyzująca, wciągająca, bo jeżeli wy stoicie i na trzy hity trolla nie możecie ściągnąć, to nie jest przyjemne, umówmy się. To nie jest tak satysfakcjonujące jak latanie po takim Rookgaardzie jak przecinak, tak jak teraz. I wymiatanie tego wszystkiego po prostu kółeczko za kółeczkiem, jak NASCAR, jak formuła. Ohoho. 15.33, ja o 17 będę wychodził z chatki, puchatka. Jakiś obiadek zjeść, bo jeszcze dzisiaj nic nie jadłem. Wróciłem do palenia fajek, gdzie u mnie palenie fajek oznacza 3 dziennie, wieczorem. Czyli tyle co nic, ale to bardzo mi pomaga w życiu. Bo i mniej jem. I... ta nerwica znika, niecierpliwość taka. Wróciłem do palonka, bo... spięty strasznie byłem. I taki rozdygotany. Zwłaszcza w tym marcu. Też kolejny powód, dla którego nie streamowałem, to to, że byłem bardzo nieprzyjemny i opryskliwy i taki chamski. Czyli tak jak w większości poprzednich lat. Co jeszcze niektórzy pamiętają z początków mojego Rookgaardowania, wtedy miałem bardzo ciężką sytuację personalną. Nie związaną ze mną, tylko z bliską mi osobą.
która odwalała różne rzeczy i to się przejawiało, że byłem taki właśnie w Tibice raz na jakiś czas dramogenny. Natomiast nigdy nie chciałem być dramogenny, zawsze chciałem, żeby te streamy z Rookgaardu miały taki vibe chilloutowy. I mam nadzieję, że udało się to osiągnąć. Musisz pociupciać i przejdzie. Nie mam kogo ciupciać, Stevie. To jest część tego, o czym mówiłem przed chwilą. To jest część tego, o czym mówiłem przed chwilą. Teraz mam żywot dzika. Tym, Stevie, ja jestem bardziej człowiekiem uduchowionym. Takie przyjemności fizyczne w oderwaniu od strefy duchowej nic by nie zmieniły, bo pociupciać można, rozładować jakieś częściowo napięcie, ale duchowość dalej będzie się upominać. Nawet nie wiem, jak to nazwać. Waka Expa do top 3. Tak, wiem. Już wczoraj byłem top 3, tylko że akurat jak ja byłem top 3, to Bruno był online i on skontrował mnie od razu. A tutaj wracamy z powrotem na tron za chwilę. Bruno ma 288. Ja mam 287. Na siłce mi handle spadły przez ciebie, Colin. Nie, Stevie, ja do serio mówię. Dałem sobie spokój z tym tematem, bo no, ja jestem człowiek o potrzebach duchowych, no nic na to nie poradzę. Dla mnie takie oderwane od jakiejś tam relacji ciupciania, jak to nazwałeś, to nie robi roboty, no niestety. Żaden achievement. I w związku z tym jestem na tyle wybredny, że ciężko jest mi znaleźć osobę, która będzie nadążać za tym, co ja robię, myślę, mówię. Bo chciałbym mieć kogoś, kto jest kompatybilny ze mną, tak? I jak mnie słuchałeś x czasu, to możesz sobie wyobrażać, że znalezienie dziewczyny, która jest z tym kompatybilna, nie jest niemożliwe, bo znalazłoby się wiele takich, ale jest trudne. No i to jest mój punkt zaczepienia. Jak się znajdzie, to bardzo docenię. Na razie nie widać. PSC coś na boosted, czy tu latasz, czy zajęte respy? Nie, tu latam, bo tu jest dobry exp. Mino Hell z Poison Cave'em to jest też sztos. To jest jedna z najlepszych teraz na Rookgaardzie. Powiedziałbym, że najlepsza, chyba że już masz naprawdę wysoki level lub jakiegoś Jagged'a. To trolle z Goblin Hell'em, to jest taki endgame, bym powiedział. Robines pisze, że jak Chipsoft nagle zaczął robić to, co prosili gracze, to może i dla nas w końcu coś zrobią. Też o tym pomyślałem, że teraz jest idealny czas, żeby robić propozale na temat Rookgaardu na forum. Tylko z drugiej strony, jeżeli ja miałbym się spodziewać update'u Rookgaardu, to spodziewałbym się, że nikt by go spierdolili, a nie poprawili. Więc ja wolę, żeby oni tego Rookgaardu nie ruszali mimo wszystko. Yes. Hejka, Colin, miłego weekendu. Dziękuję ci serdecznie. Planuję sobie wyjść na jakieś obchody Warszawy po tej stamince, jeszcze godzina 8. W
wczoraj byliśmy na wycieczce, ale kolejna drobna awaria. No jeszcze by coś dodali bez sensu, że Rookgaard by stracił swój urok. Wiesz co, oni już to zrobili w 2011, dodając Rookgaard Questa. Te drzewka wszystkie, dodając fortecę paskudną na środek, która jest niedostępna dla graczy. Gdyby obszary Rookgaard Questa były otwarte dla wszystkich i można byłoby ten quest zacząć w dowolnym momencie, on by był zrehabilitowany, tak? Tak uważam. To raz, żeby bugi pod rzeką nie znikały, żeby zdjęli z banku limit 1k golda i co jeszcze? I żeby te drzewka, które naprowadzają gracze na Rookgaard Questa, dalej naprowadzały, ale nie blokowały przejścia zupełnie. Colin, to napisz mądry proposal. Napisałem już, tylko że zaraz pierwsza linia frontu, jaka się rzuci, to będą te wszystkie forumowe, to będą ci wszyscy forumowi malkontenci, którym, ja wiem, że to jest sympatyczny stream, ale forumowym malkontentom TB.com pluje w ryj. Ludzie, napiszcie z main harów, a nie z jakichś 8, 20 leveli, to jest pierwszy temat. Jak już będziecie pyskować, bo anonimowy pyskacz w internecie to jest epitom tchórzostwa i na forum TB.com to nie jest nic nowego, ale to jest obrzydliwe. Wszelkie dyskusje na temat rozwoju tej gry zaraz są kontrowane przez tych cynicznych debili, którzy nie mają co robić, tylko całymi dniami siedzą na forum TB.com i każdy wątek ubarwiają swoimi zajadłymi mądrościami. I problem jest taki, że jeżeli napiszecie dowolny wątek o Rookgaardzie, to ich pięciu wskoczy i będą bombardować. Ha, 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 kto na Rookgaardzie? Zobacz, jak nawet matematycznie policzyć, to 1% graczy gra max. Sprawdziłem antikę, dwóch Rookstajerów online na 500 osób. Ha, to po co? Chipsoftowi nie opłaca się, bo im biznes się nie opyla, żeby robić wam cokolwiek. Poza tym wyjdźcie na maina, zobaczcie, jaki fajny jest content. Uprzedziłem, takie byłoby pierwsze 5 komentarzy, więc jeżeli chcemy robić proposal, to musi być to akcja skoordynowana, że każdy z was wchodzi w taki wątek w momencie publikacji w ciągu pierwszych paru godzin i pisze miłe słowa, podpisuje się pod tym i robicie to dalej, tak żeby te głosy dezaprobaty tych malkontentów były zdecydowaną mniejszością. I to jest jedyny sposób, w jaki my możemy taki proposal założyć i trzymać kciuki, że ten mądry proposal, ten taki łagodny proposal, bez tego, słuchajcie, dodajcie depo, domki, respowisko nowe z minotaurami i rotwormami, bo dla Chipsoftu to nie jest wielki fix zrobić te zmiany. To jest mały development, ale to jest nieopłacalna inwestycja czasu programistów, testerów i wszystkich innych, żeby taką zmianę wprowadzać, która w ogóle nie przyniesie jakiegoś tam zwrotnego zysku, a wręcz przeciwnie, może odebrać zysk. Bo ktoś, kto gra na mainie i ma dość tego, co jest na mainie, nagle sobie wbije na Rookgaard i powie, o, Rookgaard zaktualizowali, to zobaczę. I zacznie grać tutaj. I przestanie
mieć tyle motywacji, co na mainie do wydawania Tibia coinów, bo main jest tak robiony, żeby no jednak biznes nakręcać na maksa. Tam chyba Diaz ostatnio o tym mówił, że gracze zaczęli się buntować parę lat temu, bo to, że ta gra jest dojarką do hajsu, stało się tak naprawdę chamsko widoczne. Zawsze było wiadomo, że chodzi o hajs. Ja już traciłem senior tutora w 2009 za mówienie na game chacie, że chipsoftowi tylko na hajsie zależy. Przed CM i Sen powiedział: no, senior tutor, nie może się tak wypowiadać o naszej firmie, zabieram ci senior tutora. To była ta śmieszna sytuacja, co wiedziałem, że jeżeli stracę senior tutora za jakieś wykroczenie, to nie będę mógł zrobić tego tytułu w przyszłości. A jeżeli wejdę szybciutko na Tibia.com i zrezygnuję samemu teraz, to będę mógł w przyszłości to zrobić jeszcze raz. No to wbiłem na Tibia.com, szybciutko zrezygnowałem z tego tutora i cyk, łowię rybki dalej. Po chwili Iscen przychodzi znowu i mówi: myślisz, że jestem głupi? I tak ci mogę zablokować, żebyś nie mógł już go zrobić. I poszedł. I okazało się, że nigdy mi tego nie zablokował i na wszystkie test serwery, gdzie tutorzy byli tylko zapraszani, ja też byłem zapraszany, także można powiedzieć, że wykiwałem system. Ale śmieję się, że ten incydent sprawił, że mi, mojemu accountowi, z bossów nie lecą żadne cenne przedmioty, bo ja mam ujemnego farta do bossów i do luta z bossów. Nic mi nigdy nie leci. Się śmieję, że to jest klątwa i scena, że on mi, tak jak Chipsoft zawsze takie głupie pomyłki robi, nie zablokował możliwości zrobienia tutora, tylko zablokował mi możliwość wydropienia czegokolwiek sensownego z bossów. To jest żart oczywiście, ale... na zdrowie. Kto wie, ile w tym prawdy. Także słuchajcie, ja mogę napisać mądry proposal, ja już nawet to zrobiłem w 20 albo 21, napisałem mądry proposal, po czym okazało się, że ten proposal nie zyskał trakcji i dokleiłem go do wątku, w którym MTN tego proposala napisał. Filmik mógłbym zrobić i dokleić taki filmik o update'cie Rookgaardu do tego, do wątku. Zawsze jeżeli pokazałbym te zmiany, no to... to łatwiej by było rozpatrywać je im niż z samego opisu tekstowego, co każdy sobie może taki tekst napisać. Ale tak, jest to ciekawy pomysł, myślałem o tym ostatnio, że teraz jest w sumie najlepsza pora na propozale, ale takie sensowne propozale i bez waszego wsparcia, w sensie, że wejdziecie na Tibia.com i będziecie podpisywać się pod tym wątkiem i go podbijać, nie da rady. Pozostanie zaraz zakopany przez tych debili, którzy na każdy tam proposal mają swoją ciętą, cyniczną odpowiedź i dostają erekcji, gdy mogą poczuć się mądrzejsi od innych. Bo to jest jedyna okazja, w której mogą to zrobić. Nie, ale naprawdę nie trawię tych malkontentów z forum. Każdy, kto pisze cry is free, powinien być bity, aż będzie cry. Wtedy będzie free dla niego. Bo to jest takie don't like, don't play, ha 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 ha, chips of know what they're doing, don't like, don't play, cry is free, ha 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 ha. Stop complaining, whiny babies, ha 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 ha, cry is free. No przecież to jest, no kurwa. Aż mi się nóż w kieszeni otwiera. Na przykład napiszesz post pod tytułem: słuchajcie, chcielibyśmy, żeby na Rookgaardzie coś tam więcej. On: ha 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 ha, jak ci się Rookgaard nie podoba, to wyjdź na maina i graj tak, jak należy grać w tą grę. Wy ludzie święci. Forum Tibia.com. To jest, słuchajcie, bez kitu. Forum Tibia.com to jest powód, dla którego wycofałem się z gry w 2018, bo ja wróciłem w 2018 na 114 levelu i powiedziałem: o, chciałbym sobie ten 120 dobić, bo zawsze chciałem ten 120 dobić, zobaczymy, czy się uda. No i tak wiecie, poczytałem na temat zagadki Spike Sworda, czy jakieś nowe informacje przez 8 lat, poczytałem historię forum, co tam przez te 8 lat się działo w społeczności Rookgaardu, pisałem jakiś proposal na forum na temat Rookgaardu.
A, i Conan pisze tak, że większość tych, kto tak pisze, najprawdopodobniej żali się, że stracili 3 godziny paca przez usterki. To jest ten sam typ człowieka, dokładnie. Chociaż wiesz co, Conan, to może nie być ten sam typ człowieka, to może być typ człowieka, który nieważne jakiego kto propozala na forum napisze, to... nieważne jakiego kto propozala napisze, to oni mu powiedzą, że jest głupi i że nie ma racji. Anonimy. Anonimy w większości. Zostało gdybać, czy jakby Nightmare został przy Tibi, to ruch by się zmieniał. Wiesz co, jeżeli Nightmare dostałby kategoryczny zakaz z kierownictwa, to by się nie zmieniał, bo Nightmare nie był jakimś tam leadem, tylko był twórcą. Takich twórców jest wiele i patrząc na to, jak Chipsoft się zachowuje w mediach społecznościowych, na przykład ten filmik na 25. urodziny, gdzie oni walczyli o wymazanie lub zostawienie na tablicy napisu Remove Rookgaard, to raz. A dwa, że jak na przykład jakieś posty wrzucają na Facebooka, to często są to screeny z Rookgaardu. Na przykład ostatnio ktoś tam wrzucił zdjęcie z Toma Tannera i Do You Remember This Place? Czyli wśród pracowników Chipsoftu nie wątpię, że istnieje silna nostalgia i przywiązanie do Rookgaardu i oni by chcieli tego update'u. Natomiast kierownictwo kategorycznie mówi nie i ten gościu, który był do Crowniego zaproszony, też tak mówił, że swoją drogą wróciłem na top 3 w tym momencie, już mam ponad 288 od jakiegoś czasu. Tak, Conan, wiesz co, możemy się zgadać i ten, jakiś tam skleić rzeczy, tylko że tak czy inaczej ja będę musiał zrobić przez ten kanał skoordynowaną akcję komentowania tego propozala, gdyż, tak jak mówię, jeżeli nie zrobimy skoordynowanej akcji komentowania tego propozala i podbijania głosów na tak, to te gnoje, które na wszystko komentują na nie, zaczną mówić, ha ha ha, Rookgaard się nie liczy, wyjdzie se na maina. My jesteśmy mądrzy, wy jesteście głupi. Ja mniej więcej w ten sposób ich postrzegam i odbieram. I to jest irytujące bardzo. Idźcie sobie płakać, bo płacz jest za darmo. Mam nadzieję, że już nigdy nie spojrzycie na nich w ten sam sposób. Ale nie skończyłem. Właśnie w 2018 pisałem jakieś propozale na forum, zaangażowany taki byłem i czytając ten wylew szamba mentalnego, werbalnego na forum tibia.com stwierdziłem, że dla tej gry nie ma nadziei. Bo jeszcze nie było takiego community, jakiego bym sobie życzył. Dopiero potem w 2020 kto to community stworzył? No ja. I to dopiero się pojawiło. O, siora do mnie pisze. Nie ma jej w domu od 3 dni. No jakby zrzeszyli się i napisali z main konta, to jednak byłoby widać, że na roku gra nie tylko parę osób. Dokładnie o to chodzi. Dokładnie o to chodzi. I to byłby taki propozal społeczności, bo wiecie, problem z Rookgaardem jest taki, że... Z update'em Rookgaardu. Jest taki, że każdy gracz gra w tę wyspę trochę inaczej i... Każdy ma inną wizję tej wyspy. Jedni by chcieli, żeby dodali mocniejsze mobki, jedni by chcieli, żeby nie ruszali w ogóle, jedni by chcieli, żeby to usunąć w ogóle. Ja bym chciał kosmetycznych zmian, które nie ten... nie zaburzyłyby balansu. Czyli zmiany, które ja bym chciał, to są kosmetyczne takie, żeby nie była ta wyspa frustrująca w tych paru aspektach. Typu znikające bugi, limit w banku, linie z drzewek, żeby dało się przez nie przejść. One mogą być, byleby tylko się dało przez nie przejść. Bruce, no słuchaj, ja wam na Sekurze wysyłałem link do Discorda.
prawda? Odpalę tego. Tam jeszcze chyba ten... Ktoś pytał, czy 225 boost odpalony. Tak, tak, obecnie tak. Muszę otworzyć ten cały czat. W ogóle do Nightbota muszę dodać komendę, że jak dasz wykrzyknik Discord, to się ten... To się pojawia ten link. O, to jest dość podstawowa rzecz teraz. Streamów nie było, ale Discord cały czas hulał i na Discordzie jest więcej treści, bo... No wiadomo, że... O! Ktoś tu wlazł? Chyba, że ja tu przed chwilą byłem i zmuliłem. Przez te wszystkie... Czym są znikające bugi? Tam, gdzie przed chwilą byłem pod mostkiem, bugi znikają i jest to historyczna właściwość sprzed 20 lat, gdy gracze niskopoziomowi wchodzili tam, a tam było kilka bugów zlurowanych pod drabinkę i były trapy robione na tych bugach, na low-levelowych graczy. Więc zamiast zmienić kształt tego miejsca, to zrobili mechanikę, że jak jest za dużo bugów pod drabinką, to one znikają. Do tej pory wchodzimy na bugi pod mostkiem i znikają mobki po prostu. 20-letnim mechanizmem, który już dawno nie pełni swojej funkcji. Ja miałem takie cztery propozale główne. Pierwszy propozal to było otwarcie Rookgaard Questa, zdjęcie ograniczenia levelowego, że każdy może Rookgaard Questa zacząć. Po skończeniu Rookgaard Questa możesz normalnie kontynuować... Możesz dalej wchodzić do tych samych lokacji, że one nie są zamknięte dla ciebie. Zabijesz krakna knorka, możesz wchodzić na fortecę i tak dalej. 7 larw dodać, tak, ja zgadzam się. Larwy to już taki jest troszkę stretch, bo to jest dodanie w ogóle nowego mobka na Rookgaard, ale jak masz na przykład pod Lidelli jakiegoś spota, to dodajesz tam 7 larw właśnie, no i ten... Cave'raty zmieniasz na larwy, albo dodajesz trochę tam larw zamiast jednego spota z tymi i na rapidzie masz kolejnego ekstra spota, nie? Ale to już jest taki stretch, to już jest troszeczkę wychodzące poza ramy mojego skromnego propozala, takiego kosmetycznego. Który uwzględnia znikające bugi, limit w banku, linie z drzewek, i próg wejścia na Rookgaarda, żeby był zdjęty levelowy, i dostęp do lokacji Rookgaarda po skończeniu questa. To w AB koło depo też coś takiego jest. Wchodzisz za płotek i jak bugi lecą do ciebie, to połowa znika. No, tak. Stare metody na rozwiązywanie problemów. Tarantulkę jedną sztukę, no. Dostęp do gula. No to już są takie, rzeczy, słuchajcie, jeżeli mówimy o rozszerzonej wizji Roka, no to tych pomysłów by się znalazło dużo i to byłyby pomysły naprawdę wyważone. Nie mówię, że moje pomysły są najlepsze, bo niektórzy też mają fantastyczne, tylko że jak rozważacie zmiany, to musicie wszystkie jej konsekwencje przewidzieć, nie? To już jest trudniejsze zadanie, bo nie przewidzisz, jakie będą inne. Depo na Roku jest... zmieniłoby mechanikę bardzo. Bo zobacz, jakby było depo na Roku, czy domki, to miałbyś nieskończony storage, depochary by zniknęły, prawda? I mógłbyś kolekcjonować wszystko. Więc ja bym kolekcjonował wszystko, nie? Po prostu. Bym robił loot bagi ze wszystkiego, co leci, i potem je ładował do jakichś backpacków i robiłbym backpack, który miałby tam 10 milionów OZ finalnie. Zbierałbym wszystkie creature itemy, zbierałbym kości, czaszki z ziemi, te wszystkie śmieciuchy, które tutaj mam, bym sobie zbierał. Nie wiem, czy wiecie, ale noszę backpack śmieci. Siema Traore. Także depo na Roku jest spoko, ale ono miałoby bardzo dużo konsekwencji takich, że kolekcje wystrzeliłyby w kosmos, bo mógłbyś zbierać dosłownie wszystko. I robić najcięższy plecak, jaki tylko jesteś w stanie wygenerować. Na przykład jak ja bym zebrał backpack mięsa, to mógłbym te backpacki mięsa normalnie
trzymać w tym depo. Właśnie, Robinę, co o czym piszesz, to już jest taki twardy update Rooka, w sensie, że dodaje rzeczy, których normalnie tu nie ma i im więcej takich rzeczy, których normalnie tu nie ma, dodasz, tym mniej to będzie Rookgaard, a bardziej będzie main. Więc tu jestem sceptyczny, bo jeżeli my otwieramy, dodajcie nowe itemy, dodajcie nowe potworki i kodem mówi, pokaż bestiarkę i czarmy, mordo, proszę cię bardzo. Jak się nie napatrzyłeś, to ten. Ja mam taki plik excelowy. Inaczej, jak wejdziesz w tibia.com na moją postać, to tam mam Total Rookgaard. I taki link do Imgura, tam możesz moją bestiarkę zobaczyć. Jeśli chodzi o czarmy, no to mam 166 punktów, no bo więcej się nie da zdobyć na Rookgaardzie. Czy da się 196, ale ja na Rookgaarda nie miałem wstępu normalnego. Widzę, że pierwszy raz, Nikodem, tu jesteś. Jak cię cokolwiek z tego bawi, są oczywiste rzeczy. Streama może cofnąć. No w sumie może zapauzować. Racja. Ale mam w tym, w opisie na tibia, jako Total Rookgaard, taki link do Imgura. Tam jest podsumowanie, ile czego mam ubite. Więc zadanie depo. Backpack, ten backpack. Dodanie depo czy domków sprawiłoby, że takie rzeczy mogłyby być kolekcjonowane. One się stakują nawet, co jest ciekawe. Więc jak leżałyby takie śmieciuchy na ziemi, to założę się, że połowa Rookstajerów by to zbierała i zanosiła do depo czy do domku. Miała potem backpack na przykład, nie wiem, tych ości z ryby. Czemu nie? No i depochary to jest też ciekawa zabawa, bo... Jak dla mnie to jest jedna z bardziej klimatycznych. Co 67 powiedziałem? Nie, no mam 166, bo 196 się nie da zdobyć. Dla mnie przynajmniej. Bronki, jak napiszesz coś ciekawego, to się ustosunkuje do tego. Na razie to atencyjnie próbujesz tutaj moją uwagę zwrócić. Pisaniem, ej, dlaczego nie komentujecie moich postów? Smacznego, życzę ci pysznych tostów z pesto. Za miesiąc dzięki Colinowi będą domki na Rooku. Ja myślę, że nie będzie update'u. I bałbym się update'u, że coś spieprzam. Więc no, mogę napisać proposal, ale ja nie lubię daremnego trudu, więc... Zrobię akcję. Słuchajcie, ludzie, robimy proposal. Piszcie komentarze na tip jako. A, pytałeś, czy lubię grać w dzień. To przeoczyłem. Lubię grać. Kiedy, to nie ma znaczenia. Gram, kiedy mogę. Ostatnio miałem tak dzień zorganizowany, że dużo roboty. Po robocie robiłem inne rzeczy. Grałem w Minecrafta. Wycieczki wróciły. Muzykę robiłem. I grałem... Dopiero po północy. A po północy tak średnio na streamy. Nie każdy jest w stanie zrobić All Bestiary na Rooku. All Bestiary na Rooku to jest motyw na 25 level, stary. Wtedy to powinno być skończone na każdej postaci. Taka jest prawda. A ludzie są zafiksowani na wbijaniu szybkiego levela, zamiast sobie porobić jakieś tam aktywności poboczne. Wiadomo, to jest opcjonalne, no nic z tego nie ma, więc po co ktokolwiek miałby to robić? Sam sobie na Rookgaardzie wybierasz, nawet w Tibi sobie sam wybierasz, co będziesz robić. Możesz w ogóle zignorować całe mechaniki, jak ci się nie podobają. Ale to nie jest tak, że nie każdy jest w stanie zrobić All Bestiary na Rooku, tylko nie każdemu się chce w ogóle bawić w to. Zwłaszcza jak przychodzi do bicia świń czy spearmenów. 250 świń. Jesteś stałym gościem zagrody.
oraz 500 spearmenów, że musisz jednak trochę się na tym premium na pokoikach przed Goblin Hellem pokręcić. Są takie trzy ropuchy koło Port Hope, Filth Toad koło stawu. No i striggerowanie tego eventu, że staw jest zabrudzony i tych żab jest dużo, jest ciężkie. Bo trzeba tych ciał masę tam wrzucić do stawu w ciągu jednego dnia, żeby drugiego dnia tych Filth Toadów było więcej. To wrzucenie tych ciał to więcej czasu zajmuje niż bicie tych Filth Toadów normalnie. Więc sobie zrobiłem tak, że ilekroć byłem w Port Hope, to leciałem na północ do tego stawu, zabijałem te trzy ropuchy i grałem dalej. I w ten sam sposób świnie się na Rookgardzie bije. Czy chcesz wbić 250, czy chcesz wbić 10 tysięcy, jak to ja mam? Zaglądasz regularnie do zagrody. Ilekroć masz przerwę, ilekroć jesteś w mieście, zaglądasz do zagrody, tłuczesz prosiaki, tłuczesz owce. Robisz to dużo razy. I masz prosiaki wbite. Tak samo ze spearmenami. Latając na trollach na przykład, wbijasz tam na... wbijasz na Goblin Hela na trochę, w dwóch pokoikach tłuczesz spearmeny i wracasz na trolle i na wolfy na przykład. Co to jest za problem? Dwa spearmeny doklejać co kółeczko. Mały koszt. Ja nie rozumiem, jakim cudem ktoś może nie być w stanie zrobić bestiarki na roku, jak wystarczy tylko doklejać jakieś pojedyncze mobki. Znasz taki event jak targ śniadaniowy w parku na Mokotowie. Ciekawe, w którym parku? Bo trochę tych parków jest, Mokotów jest duży. Ja na takie społeczniackie eventy nie chodzę, nie klepią mnie, w sensie z jednej strony naciągany folklor, z drugiej strony naciągana komercha, jakieś budy z watą cukrową i kiełbasami przyjeżdżają. Nie wiem, jak byłem dzieckiem takim, podstawówka, to jeszcze chodzenie na festyny mnie jakoś tam klepało. Jak byłem w gimnazjum, już takie ten festyn, jakieś batusy z całego powiatu się zjeżdżają. Wiadomo, no w Myszkowie, ale w Warszawie trochę lepiej to będzie wyglądało. Nie wiem, może jakbym miał dzieciaki, to by na takim pierdoły fajnie się chodziło, bo dziecko by zobaczyło jakieś tam, nie wiem, baty cukrowe, jakieś tam, nie wiem, karuzele zjeżdżalnie, to by... O, disconnect. A jak? A ja nie mam czego tam szukać, proszę ciebie. Food trucki również uważam za bullshit. Bo jak się jest leniwym takim jak ja, albo po prostu nie chce się robić bestiary, to wiesz, to nie chodzi o lenistwo, no. Są ludzie, którzy są bardzo ambitni, ale nie chce im się bestiary robić. Trochę inna impreza, bardzo dużo dobrego jedzenia jest. No widzisz, ja jem inaczej, ja jem mało i to jest taka moja rutyna w ciągu dnia. Ja nie jestem człowiekiem, który lubi jeść, bo ja bardzo szybko tyję przez stężenie kortyzolu we krwi. Od 15-16 roku życia mam go w nadmiarze i no muszę się pilnować z dietą, nie? Więc wszystkie takie jedzeniowe eventy to nie dla mnie. Na przykład dzisiaj jeszcze nic nie jadłem. Skończę staminkę i przejdę się coś omieść. Ale dzięki, że informujesz, to sobie zobaczę. Być może coś mnie zainteresuje. Tak jak mówię, ja nie jestem człowiekiem od eventów. Ja lubię sam sobie tworzyć rzeczywistość. Typu, nie wiem, pojeździć gdzieś, poszperać, poszpędać się.
Mam takie szczęście, że ilekroć byłem w Białej Podlaskiej, to był jakiś event na rynku. I to jest reguła. Już 3 razy byłem w Białej Podlaskiej, za każdym razem na rynku był event. I z mojej perspektywy na rynku w Białej Podlaskiej zawsze jest event. O, Fizgarot, co jako artysta uważasz o AI? Wiesz co, na Facebooku co chwilę mi się pojawiają jakieś takie posty w stylu propozali na tibia.com, szczekające, krzyczące i nawołujące, że to jest gówno, 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 to jest obelga, obraza, AI, gówno. Też jest to niestrawne. Ja uważam, że AI to jest taki sam krok ewolucji jak Photoshop, jak obróbka cyfrowa, jak jakieś, nie wiem, smart filtry różne. Po prostu daje nowe możliwości. I nie wiem, ostatnio chciałem napisać posta na Facebooku na temat tego, o czym właśnie teraz pytasz. Ale stwierdziłem, że znowu jakiś buthurt wywołam i to nie ma sensu w ogóle swojej opinii wyrażać, bo ludzie mają swoje opinie i się trzymają tych opinii. Tak naprawdę nie mam siły ani ochoty się tam szarpać z innymi. W każdym razie uważam, że rewolucja technologiczna jest nieunikniona i coraz bardziej niesamowite technologie będą się pojawiać i coraz mniej talentu, coraz mniej inwencji własnej trzeba będzie mieć, żeby stworzyć pewne rzeczy. W muzyce to się stało, że współczesne programy połowę rzeczy odwalają za twórców tak naprawdę. I coraz łatwiej jest zrobić dobrze brzmiącą muzę, gdzie jeszcze tam 10-12 lat temu. Teraz wszystko brzmi dobrze praktycznie. Nie ma takich amatorskich, koszmarnych miksów jak kiedyś, też poradników jest mnóstwo. Tak to wygląda, że bardzo łatwo jest zrobić muzykę, co jeszcze kilkanaście lat temu było. Co jeszcze było kilkanaście lat temu o wiele trudniejsze. Tak samo teraz jest z grafiką. Pojawiły się te algorytmy AI-owe i tak dalej, które to bardzo ułatwiają. No i wszyscy ci, którzy musieli mieć dużo talentu, żeby to robić to i na przykład zarabiają z tego, to oczywiście biją na alarm. Tak samo jak złotówy taksówkarze biją na alarm na Uberów. I dokładnie tak jak taksówkarze, to jest niezwykle chamska i chciwa grupa ludzi, która myśli, że nikt nie ma podjazdu do nich i bez nich to świat by upadł. Tak samo artyści wizualni, z którymi miałem do czynienia przez bardzo długo, nie mówię, że wszyscy absolutnie, ale bardzo często są to takie barany buce, którzy myślą, że Boga za nogi złapali, bo sobie obrazki robią. Ich sztuka jest najłatwiejsza do przyswojenia, bo o wiele łatwiej jest przyswoić grafikę, na którą patrzysz raz, naraz i już ją masz, tak? Możesz się wpatrywać w szczegóły, niż przesłuchać piosenkę, niż obejrzeć film, niż przeczytać książkę, niż skonsumować bardziej rozległy w czasie twór. Artyści wizualni mają coś takiego, że wystarczy, że spojrzysz na to, co zrobili i ty już to widzisz. Więc ich twórczość jest najbardziej lotna, najłatwiejsza do skonsumowania tak naprawdę. I oni historycznie zawsze byli tak roszczeniowi dla mnie, że trochę mnie bawi obserwowanie, jak kwiczą i łapią ślinę, bo jakiś frajer sobie wygenerował 1000 obrazków za pomocą sztucznej inteligencji i jego fanpage ma 10 razy więcej lajków, bo te obrazki z AI-a są ładniejsze. Ktoś mówi, że AI to jest złodziejstwo, że algorytm uczył się na dziełach innych, łamiąc ich prawa autorskie poniekąd, a następnie my możemy wpisywać jakieś prompty, żeby generować na podstawie prac innych ludzi nowe rzeczy, które nie mają prawa autorskiego. I to jest jeden wielki ryk. Teraz zrozummy, jak działa taka sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja to jest taka matryca liczb,
Nie lubię food trucków, Henryk, bo są pretensjonalne, dziękuję. Nie wszystkie, ale większość. Jak jest dobry food truck, to ciężko jest go rozróżnić od złego food trucka. I jeżeli tam jest hipster z brodą, czarnymi rękawiczkami i jakimiś takimi neoindustrialowymi dekoracjami, to ja podziękuję. I przepłacone jest i mało, i drogo, i niekoniecznie dobre, bo już się naciąłem parę razy i stwierdziłem, że food trucki należy omijać, dziękuję. Jak ktoś lubi, to spoko, na pewno są jakieś fajne. Ja generalnie jestem na... Ja uważam, że większość świata to jest jeden wielki scam i omijam większość instancji tego scamu, co sprawia, że troszkę jestem wyłączony z większości rzeczy, które dla innych są ok. Gdzieś tam wyższy poziom. Ale wracając do tego AI-a. Ludziom się wydaje, że sztuczna inteligencja, ten algorytm działa w jakiś magiczny sposób, a to jest matryca liczb, do której wrzucasz masę materiału takiego treningowego. On uczy się, jak ten materiał działa, co z czym się łączy, jak to powinno wyglądać i tak dalej. Po czym ty jesteś w stanie napisać tekst, który on zinterpretuje. Na podstawie tego, co wie, wyobrazi sobie, jakby to mogło wyglądać. No i używając tej matrycy liczb ogromnej, zaczyna coś tam proceduralnie generować. Natomiast człowiek uczy się świata, obserwując na to, co już na tym świecie istnieje, na przykład na dzieła innych artystów, analizuje, co z czym się łączy, co jakie powinno być na podstawie dzieł innych artystów, po czym wymyśla sobie, co chciałby stworzyć, więc jakiś taki opis w głowie ma i na podstawie dzieł innych artystów tworzy w swojej głowie, która też w sieci neuronalnej będzie wielką matrycą liczb ostatecznie, jakieś nowe dzieło. Więc czym się różni obraz namalowany przez sztuczną inteligencję od obrazu namalowanego przez człowieka? Jeden i drugi czerpie z istniejących dzieł inspiracje, naśladuje techniki i style, podejście z innych dzieł. Tylko jeżeli człowiek zrobi, namaluje obraz, to będzie się z tym łączyć jakaś intencja, jakiś taki ludzki pierwiastek, jakaś taka nasza podstawowa potrzeba kontaktu z drugą osobą. Jeżeli komputer zrobi identyczny obrazek, to będzie się to kojarzyć nie z czasem, pracą, emocjami, intencją drugiego człowieka, którego obecności pragniemy w naszych życiach, tylko z jakimś chłodnym algorytmem, komputerem, który jest obojętny i co z tego, że wygenerował dokładnie coś takiego samego, skoro inne skojarzenia w ogóle w nas wywołał. Teraz weźmy inny przykład. Jest artysta wizualny, który maluje, używa sztucznej inteligencji, żeby wygenerować jakąś zajebistą grafikę, a następnie maluje tę grafikę jako własny obraz od zera. Czy to też jest kradzież praw autorskich? No bo przecież sztuczna inteligencja wygenerowała to na podstawie złodziejstwa rzekomego prac innych, wyręczając artystę w procesie kreatywnym, bo on już wiedział, co ma namalować, nie musiał tego wymyślić. I on to namalował ręcznie i nikt już nie powie, że to jest złodziejstwo, no bo przecież on to namalował ręcznie. Czy to jest ok? Widzicie, gdzie jest problem. Że każdy sobie to moralnie osądza jak chce. Jak dla mnie sztuczna inteligencja jest narzędziem kolejnym, który w ogromny sposób wyręcza nas w wielu procesach myślowych, decyzyjnych, czasem nawet w naszych ograniczeniach technicznych, bo za pomocą sztucznej inteligencji można sobie generować masę grafik. Co to pokazuje natomiast, to jest to, że sztuka to nie jest merytokracja, tylko fenomenologia. Uwielbiam to stwierdzenie, bo zawiera dwa trudne słowa, które są totalnie niezrozumiałe. O co chodzi? Że w tych dziedzinach nie chodzi o to, co jest produktem, tylko jaki jest ten produkt, z czym się kojarzy. Tak samo nie chodzi o teksty rapera i o flow rapera, tylko chodzi o całą otoczkę wokół rapera. Nawet rapera powiedziałem, artysty muzycznego. Że sama muzyka może być dobra, ale jeżeli z tym
artystą kojarzy się coś, na przykład jakieś jego poglądy, albo jakaś inna jego działalność, albo brak stylu, brak wizerunku dobrego, albo dziwny wizerunek, to nawet mimo tego, że muzyka jest spoko i ma wiele talentu i jest wartościowa i jest ten, to on się będzie kojarzyć całościowo w jakiś inny, pokrętny sposób. Jeżeli muzyka jest średnia, słaba, ale stworzona przez jakąś super grupę z jakichś tam super zespołów, to to będzie 100 razy popularniejsze niż wybitny zespół, który nie kojarzy się z niczym. Dlaczego? No bo to nie jest merytokracja, tylko to jest fenomenologia. Ja będę słuchać tej fatalnej supergrupy, albo na przykład Metalliki albumu Lulu, który jest rzekomo okropny, nie słuchałem go nigdy, dlatego że jest to Metallica. A w międzyczasie jakiś zespół trash metalowy z Krakowa nagra wybitną demówkę, która będzie 100 razy lepsza od tego albumu Metalliki, ale to się nie będzie z niczym kojarzyć i mało kto w ogóle na to spojrzy, mało kto to doceni, no bo czemu mam się emocjonować jakimś losowym tam podrzędnym zespołem, skoro Metallica wydała nowy album, nieważne jaki jest. Tak samo z AI-em, nie? Czyli większość disco polo i część mainstreamowego popu. Można tak to postrzegać. Mi się wydaje, że Mastema wbił na Minohela. Ewidentnie jest tu wybijane. Albo Bambik. Mastema by mnie posądzał o takie rzeczy. Nie Bambik. Jak często napotykasz na roku randomów? Czasem napotykam. Sporo ich tutaj jest generalnie. Nie, wydawało mi się. Normalny respis. Tak, zazwyczaj przez downport wychodzą. Ale częściej to nie chodzi o to, że randomów w stylu wbijam 8 level, tylko randomów w stylu, a zrobię Sehara na Rookgaardzie tam 10-15 level. Takich randomów bardziej kojarzę. Thank you.
temacie sztucznej inteligencji i narzekania, że to nie jest prawdziwa sztuka. Oczywiście, że nie jest prawdziwa sztuka. To jest wygenerowany przez komputer algorytmicznie pomysł, który może w pewnych kontekstach być wystarczający, ale to jest pomysł, to jest idea, to jest szkic. Nie wymagał wiele pracy twórcę, który ten prompt wpisał, więc traktujmy to bardziej jako takie ideowe dziedzictwo ludzkości. Jeżeli to byłyby po prostu bazy promptów, typu ktoś napisał zdanie, które opisuje jakiś obrazek, który mógłby powstać, i następnie artyści przeglądaliby te bazy opisów w poszukiwaniu czegoś, co chcieliby sami namalować. Typu wiecie, ludzie robią takie requesty. Chciałbym, żeby ktoś namalował i tutaj opisuje prompt, nie? I zamiast komputera jakiś artysta by przeglądał taki katalog życzeń ludzi i wybierał najciekawsze rzeczy i malował takie. To by było cudowne zjawisko, prawda? Ale że robi to komputer, że generuje ten nieszczęśliwy obrazek, który wygląda jak arcydzieło na pierwszy rzut oka, na drugi rzut oka widać, że to już jest wygenerowana przez komputer tandeta, to budzi w ludziach podobny jakiś dysonans, co pijany gościu, który w barze podrywa długowłosą niewiastę i się okazuje, że to jest facet z pan heavy metalu o długich, pięknych blond włosach. Jest taki sam zgrzyt, że ależ piękne włoski, chyba zagadam, podbiję. Podbijasz, a to się okazuje, że to jest gościu, który słucha heavy metalu, no i... Podobnie jest z AI-ami. Pierwsze wrażenie, o, ale piękne, patrzysz, a kurwa AI. Godness, pytasz, czy Swista bije się lepiej? Nie, Swista bije się ciekawiej po prostu. Mało kto rozwija tę statystykę, więc do highscore'ów sobie robię. Ja w większości skilli jestem wysoko w highscore'ach. W sumie to we wszystkich. I to jest taka poboczna aktywność moja. Zamiast bić z miecza, ze sworda, powiedzmy mieć teraz 27, to sobie zacząłem bić Swista, Klaba, Axa, Dista na zmianę. I rozwijam też inne skille, żeby było ciekawiej. Jest to tylko i wyłącznie dla urozmaicenia rozgrywki. A nie jakaś tam wymierna korzyść, bo Fist jest zawsze będzie słabszą bronią, jeśli chodzi o damage, niż pozostałe. Mój kolega tak miał, też nosi długie włosy i gość go w dupę klepnął w barze. No widzisz, to na pewno ten gość, który go w dupę klepnął, nie będzie zadowolony z obrazków AI. Bo można się naciąć. Ja uwielbiam obrazki AI, są fantastyczną inspiracją. One też umożliwiają mi wizualizowanie wielu konceptów, które mam, bo ja z grafiki wizualnej jestem słaby. No. Ja mogę robić takie obrazki, wiecie, jak na społeczność wrzucam, opisowe czy coś tego typu, jakieś takie plansze, ale tak, żeby grafikę, żeby ona była ładna, to tak średnio mi to idzie. W związku z czym, mając AI, mogę sobie promptami wygenerować fajne rzeczy, na przykład jakieś grafiki na kanał, albo jakieś takie pomocnicze pierdoły. To nie musi być dziełem sztuki, ale spełnia swoją funkcję i jest dostępne i nie muszę płacić nikomu $200, żeby mi takie coś łaskawie namalował. Tylko sobie mogę wygenerować dowoli tego. No i tutaj właśnie jest problem, bo zapłacę x dolarów właścicielowi algorytmu, czy z serwisu używającego tego algorytmu, i te pieniążki nie trafią do naszych artystów wizualnych zatrwożonych, że ich skill i ich profesja idzie w odstawienie. Taka kolej losu. Nikt nie gwarantował, że to co robimy będzie wieczne. Każdy z nas pójdzie do piekarni prędzej czy później, albo do rzeźni. I się skończy Eldorado.
GZ top 3, dziękuję Krzysiu. Kwestia czasu była. To nie wiem, chyba ty to pisałeś jakiś czas temu, że Colin, wydaje mi się, że wbijesz 200 przed Brunem. A ja mówię, dlaczego tylko ci się wydaje? Jest ewidentne. Ale nie no, nie ma gwarancji, że ja utrzymam to tempo do 200, bo to są 4 miesiące. Wiele się może przez 4 miesiące wydarzyć. Raczej się nic nie wydarzy, ale no... Życie zaskakuje i to wszyscy wiemy, zwłaszcza w ostatnich latach. Więc nie mówię hop, dopóki nie przeskoczę. Jaką broń byś wybrał, gdybyś miał możliwości na roku więcej broni z każdego rodzaju? Nie wiem, jakiegoś pewnie... Znaczy w sumie, wiesz co, Traore, ci powiem. Pierwsza myśl jest taka, że jakiegoś mocniejszego klaba, Axa i Sworda. Nawet niekoniecznie jakiegoś tam Magic Sworda czy Stone Cataraxa, bo to są takie już overkille, ale jakiegoś tam, nie wiem, Daramian Mace'a, jakiś tam ten Axe z Downportu i Jagged'a. No to już by było to coś, nie? W każdym razie na moim levelu te bronie już są niepotrzebne, bo ja mając nawet katanę, nawet nie Jagged'a, tylko katanę, Mace'a, Hatchet'a i Fist i Spirki, ja mogę zadawać turbo obrażenia, mając tak wysoki poziom, i trenować te wszystkie skille bez poważnego uszczerbku na expie. I to robię teraz, nie? Biję sobie Minohela, biję sobie Poison Cave'a, czasami wschód-zachód, zmieniam bronię tak jak leci, byłem z klaba, aż nie wpadł 24 na czysto, tak jak widzisz. Teraz Axe zostało 27%, plus 2 razy 25 na następnym. No bo 25% paska, który jest dwa razy większy, no to tak jakby 50% na tym, czyli jakieś 70 coś do Axa mi zostało, no czyli dużo. Jeszcze parę leveli pewnie mi zejdzie, żeby to dobić. Fist, no to 34,5. Większość mapki tutaj bije z Fista, bo zobacz, tak z Fista mi to wszystko na hita schodzi. Więc po co mi broń tak naprawdę? Skoro mogę z dowolnej broni ściągać większość mapy na hita, i mieć takie same expy jak ktoś, kto by miał lepszą broń. Jedyna różnica jest taka, że na przykład jak jest Rapid i jest bardzo dużo Minotaurów, to ktoś, kto te Minotaury ściąga na hita czy na dwa, no to będzie miał przewagę, to prawda, nie? Ale na co dzień, mając takie trasy jak na przykład Trolle Premium czy Minohell Poison Cave, ta różnica nie jest aż tak zauważalna. Do Mace'a nie planuję wracać przez długi czas. Gdybym wbił 24... Jeszcze, gdy wbiję... To jest plan. 24 Axe na czysto, to nie wiem, czy nie ruszę 25 Axe'a na czysto, czy kluba wtedy. Zobaczymy. Na pewno distance jest do dobicia. Śledzę cię od miesięcy, mimo że sam nie gram w TB od lat. Kiedy kamerka na streamach? Kamerka jest niepotrzebna, bo... Zobacz, siedzę w grę, która jest zamulająca, więc cały czas miałbym zamulony wyraz twarzy, gdzieś tam skupiony na jakimś, nie wiem, wewnętrznym toku rozumowania. Gdyby to była gierka, która wymaga jakichś tam, nie wiem, szybkich reakcji, typu nawet jakbym na mainie grał, to to, jakie miny robię, jak reaguję, dodałoby jakąś tam wartość do tego. Na Rookgaardzie to ja jestem skoncentrowany, skupiony, przymulony, to po co mnie oglądać? Po drugie... Leżę z laptopem na łóżku, więc to też nie jest idealny motyw, żeby odpalać tego kamerkę, umówmy się. Jak byłem ostatnie pół roku 23 w Myszkowie, tam rodzinnym, to miałem biureczko, fotel i wtedy teoretycznie mógłbym kamerki odpalać, no ale nawet kupiłem kamerkę sobie i korzystałem z niej na Discordzie, ale ten stwierdziłem, że na streamie jest to niepotrzebne. Moje fotki tam dodałem przy okazji wywiadu z Gorgo, jakiejś z wycieczek. Jedna w Wąchocku, druga jak wracałem windą ze SpongeBobem kupionym na Orlenie w Zambrowie. Uwielbiam te takie smaczki. Maskotka SpongeBoba kupiona na Orlenie w Zambrowie. Jakbym grał w coś innego, to spoko, to ja nie mam żadnego tam, wiesz, żadnych przeciwwskazań, może oprócz tego, że na łóżku teraz
się znajduje? Mogę jakieś Q&A robić, na przykład, nie wiem, pójść do kawiarni, telefon postawić i ten. I... Tylko, że po co Q&A, skoro każdy stream jest Q&A'em tak naprawdę, bo on polega na tym, że wy piszecie komentarze, ja coś tam opowiadam i odpowiadam wam na komentarze, więc każdy stream to jest Q&A tak naprawdę. To po co ja mam robić jakieś Q&A z gębą siedzący gdzieś tam. No i też przede wszystkim ja to robię for fun, to nie jest żadne zobowiązanie, żeby ten kanał prowadzić. Jest dobrze tak, jak jest według mnie. Nie kosztuje mnie to wiele wysiłku, po prostu odpalam guzik i coś tam sobie gadam. Jakbym miał montować filmiki czy coś, to już nie mam czasu ani ochoty na to. Za dużo ambarasu. A też nie chcę popularności, bo jak się okazało, jak te streamy zaczęły za dobrze iść, to na tyrie zjechało się 7 osób i wszystkie chcą expić, nie? I finalnie jestem na tym stratny, bez sensu. Jak chcecie grać na jakimś fajnym serwerze, to wam mogę rekomendacje podrzucić. Na Discordzie są rekomendacje serwerów. Pokazane jest, gdzie gra ktoś, gdzie stosunkowo łatwo jest o topkę. Czyli taki balans pomiędzy legacy serwera, czyli to, co tam już jest zdobyte, a dostępnością spotów i możliwością swobodnego grania. No bo Tyria ma niesamowite legacy tutaj. Graczy z wysokimi levelami, graczy ze średnimi levelami jest ogrom. Ale problemem jest to, że jest ciasno. Są takie serwery, gdzie jest luźniutko, ale też żadnych postaci tam nie ma. To taki opustoszały serwer. A są takie serwery, które są właśnie pomiędzy tym. I to jest takie moje kryterium wyboru. Czy serwer, który ma trochę historii, ale na którym nikt aktywnie nie gra, albo gra mało, żeby też samemu nie latać, żeby ktoś tam jednak był, z kim można sobie coś tam zrobić wspólnie, albo zamienić słowo w czasie gry. Kwestia preferencji. Natomiast ja odradzam serwery, które są przepełnione, większość tych europejskich, popularnych. Musiałoby się cały ruch zmienić, nowe MOBA, nowe miejsce, bronie. Nie, to ja jestem przeciwko temu, to już mówię, że ja nie chcę zmiany Rookgaardu w ten sposób, że nowy content. Content jest super, nie? Ja uważam, że nawet powinni pousuwać albo poblokować użytek tych wszystkich broni, które tu się dostały nielegalnie i ekwipunków, że one niech sobie będą, ale jako dekoracja i tylko Rookstayer nie może z nich normalnie korzystać. To jest banalny fix. Robisz ograniczenie, że Magic Sworda może używać postać z profesją i koniec. I już Rookstayer, nawet jak ma Magic Sworda, to tego nie użyje. Banalny fix. Oczyścić tę wyspę z niepożądanych przedmiotów. Po prostu. Nowych mobków też bym szczególnie nie chciał. Jest to możliwość oczywiście, zawsze jakaś. Ale czy to nie zaburzyłoby klimatu tej wyspy właśnie, tej takiej tutaj esencjonalności pewnej? Cześć, ja w robocie. Łapa w górę i pozdrawiam. Dziękuję ci za komentarz.
witam po przerwie dłuższej. Marzec był trudnym miesiącem, to nie ukrywam, wieloma względami. A z drugiej strony zajmowałem się wieloma rzeczami. Nie miałem czasu, znaczy czasu. Expić dalej expiłem tylko w porach, które nie były przyjazne streamom. Zazwyczaj też wtedy na Discordzie siedziałem i z Fadigo gadałem albo z kimś tam. Więc nie było mi po drodze. Trzy beczki się zrobiły od cleanu mapy. Chlebki sobie zjadłem. Jedna tarantulka. Tarantulka by zmieniła, bo by dodała time ringi na przykład. To jest zmiana, której ja nie chcę. Widzisz? Ja nie chcę żadnego dodatkowego luta na Rookgaardzie. To jest moja opinia. Oczywiście każdy ma prawo mieć inną. Możecie chcieć, żeby masę różnych rzeczy poddawali tutaj. W każdym razie postrzegałbym to jako inwazyjne, tak jak są jakieś inwazyjne gatunki w ekosystemach, które pojawiają się i wyplewiają rodzime. Tak samo dodanie jakichś takich mobków, które dawałyby więcej itemów, byłoby dość inwazyjne. Wiadomo, no stało się to w 2011. Tutaj zmiany Rookgaard Quest i tak dalej. Namnożyło się jakichś nowych śmieci na tej wyspie. Dalej Rookgaard jest Rookgaardem, no ale nie oszukujmy się, już troszeczkę mniej czystym. Timeling leci raz na 1000 torarek. No w sumie to spoko, no. Jeszcze do zaakceptowania. Jeszcze do zaakceptowania. Zamiast Rotworma na końcu tarantulę dać, co nie? Na Poison Cave'ie. Tylko, że też pamiętaj, że to jest content dla graczy 1.8. Na co masz ustawione ropowanie? Na hotkey F4. A linę i łopatę mam zbindowane na myszkę, także sobie myszką nawigację robię. Kółko w górę to lina, kółko w dół to łopata. Kółko wciśnięte nic nie robi. A nie, kółko wciśnięte zdejmuje i zakłada haczetę. Jakoś tak to działa. Cztery minuty, więc zaraz będziemy kończyć ekspowisko i słuchowisko. Ja skończyłem powrót na top 3, wyprzedzając Legolasa o jakieś tam 40k expa, czy 30. Legolas wróci, ale ja też wrócę, więc to się już po jakiejś chwili ucementuje. Także sprawa 36 shieldingu zakończona. Nie patrzę w 37. Będzie leciał sobie pomału, nie? Ale nie patrzę w niego. Nie jest mój cel. Jeżeli wpadnie kiedyś 37, to przy okazji. Top 3 będzie, więc też ten aspekt Rookstata odpada. Płynienia kogokolwiek. Bo Krzysiek ma tam 13,5 miliona chyba przewagi. Ja jestem w stanie w ciągu roku wbić, nie wiem, 10 milionów więcej od niego. To jest półtora roku gonienia Krzyśka. To nie ma sensu zapatrywać się na takie rzeczy w ogóle. Chyba, że on by spowolnił tempa, no ale nie planuję tego, więc... Top 2 poza zasięgiem, myślę. Na razie. Chyba, że się inaczej życie potoczy, to dalej będę grindował. Zobaczymy. Niczego nie obiecuję. Niczego nie wykluczam. Pewnie będę grał, ale nie będę już tak staminował jak teraz. Granie tylko będzie wtedy, kiedy mi się będzie chciało. Bez żadnego takiego zobowiązania programu, żeby konsekwentnie robić swoje.
26k expo na godzinę się na liczniku wbiło, ja pierdolę. Z takim szybkim harem można sobie pozwolić na takie Need for Speedy. Dobra, słuchajcie, ja będę kończył tu na Rotwormie. Dzięki za obecność. 2.26. Trochę ponarzekałem na debili. Ostatnio jest to moja tendencja. Zadawanie się z Fadigo sprzyja narzekaniu. Zwłaszcza na innych ludzi. Pochwaliłem się, co mi się udało osiągnąć ostatnio i cieszę się bardzo, że kolejne highlighty się pojawiają. 709 wolfów, 80, o, prawie 6 jeleni, 14k brakuje tutaj, 291 brakuje tutaj. Trochę jeszcze mi to zajmie. Skille, swordzik wystarczający, beast, axe, beast, shielding skończony. Coraz mniej tego zostało, co powiem. Bambik wbija na Poison Cave'a, a ja wbijam na Warszawę na obiad, o kolację. Wam też życzę miłego wieczoru, soboty.